Dzień dobry, serdecznie, dzień dobry na naszym co miesięcznym spotkaniu, w którym będziemy dyskutowali o tym, co gorącego czeka na Was w nadchodzącym miesiącu, wrześniu, właściwie tym, który już się zaczął, czyli wrześniu, ale będziemy także patrzyli retrospektywnie na gry, filmy, seriale sierpnia i tak naprawdę konfrontowali to, co do tej pory mówiliśmy poprzednio, o tym na co czekamy, z tym jak rzeczywiście to odebraliśmy i czy warto było na to czekać, czy może okazało się to nie wypałem. Ze mną są, jak zawsze, Aż kuśmie, mnie, żeby powiedzieć: Grzegorz Wątroba z Okiem Deva. Dobry wieczór. I Rysław. Dobry wieczór. Witam panowie bardzo serdecznie. Witam wszystkich tych, którzy dołączają do nas w tym momencie na żywo albo już tutaj z nami są. Przepraszam za delikatne spóźnienie. Tradycyjnie drobne problemy techniczne, ale nic czego nie dałoby się rozwiązać i skleić na ślinę i sznurek i taśmę klejącą. Panowie. Zgodnie z naszą tradycją, chciałbym zacząć od tego, co skonsumowaliście i skonsumowałem ja również w minionym miesiącu. I tym razem chciałbym poprosić każdego z Was, żebyście powiedzieli o jednej albo pierwszej rzeczy, która przychodzi Wam na myśl, jak myślicie o zeszłym miesiącu, jeżeli chodzi o gry, albo filmy, albo seriale, która zostanie z Wami na dłużej. I zacznę od Ciebie, może Rysławie? Dobrze, dziękuję. To jeśli o mnie chodzi. To, jak wiecie, ja z filmami i serialami zawsze jestem z tyłu, bo konsumuję więcej gier i innych rzeczy. Ale w końcu obejrzałem Super Mario. Jestem zachwycony. <gryst> jestem zachwycony. Pojawił się na, na iTunes Super Mario. Od razu go kupiłem. Obejrzałem raz i obejrzałem drugi raz. I to jest najlepsza e-granizacja, zdecydowanie, jaką kiedykolwiek miałem okazję oglądać. Chyba można też obiektywnie powiedzieć, że najlepsza wersja filmowa gry, jaka, jaka powstała, nawet bijąca kultowe Mortal Kombat. Natomiast jeśli chodzi o gry, to miałem okazję zagrać pod koniec miesiąca w tytuł, który pewnie, o którym pewnie też Grzegorz powie, czyli Sea of Stars. I to jest gra, to jest japoński RPG, zrobiony przez kanadyjskie studio Sabotage, studio, które wcześniej przygotowało grę Messenger, taką, taki hołd złożony platformówką z NES-a. I Sea of Stars jest znowu hołd złożony japońskim rpg z epoki Super Nintendo. Jest dużo nawiązań chociażby do mojego ulubionego Chrono Tigera i jak zwykle nie jestem miłośnikiem takiej akurat estetyki, to w tej grze mi zupełnie nie przeszkadza. Bawię się, wyśmienicie. Jest, jest. Historia jest dość stampowa, się wydaje przynajmniej na początku, bo jestem cały czas na początku. Ale za to jest znakomita grafika, fajne systemy. Radość z eksploracji, doskonała muzyka. Mnóstwo zabawy, więc bawię się bardzo dobrze. To od razu chciałbym jeszcze powiedzieć, że tytuł dodatkowy, o którym mówiłem wcześniej, chyba mówiłem właśnie w, w naszej pogadance sierpniowej, to był. To była gra Immortals of Avium. W końcu zagrałem w Immortals of Avium, czyli duchowego spadkobiercę Heksena. I jest ok. Jest nawet czasami miejscami nawet bardzo dobrze, a miejscami jest średnio. Więc sądzę, że z tej gry może wyewoluować seria, która kiedyś, jeśli dobrze się ta gra sprzeda, może nas w przyszłości bardziej cieszyć jeszcze. O. No Ja już chcę oddać głos Grzegorzowi, oczywiście, ale no nie obejdzie się bez polemiki. Kurczę. Um, bo wiesz, ja byłem bardzo krytyczny wobec Mario i uważam mhm. to za y, po prostu niezły film, okay. ale jednocześnie niezwykle cyniczny produkt korporacyjny. To znaczy, to jest taki zlepek wszystkiego, co można było wyciągnąć z Nintendo, y, nie tylko właśnie z Mario, ale w ogóle z gier Nintendo, porozrzucane, mhm. posklejane właśnie na ślinę, na ślinę i na taśmę klejącą. I, i tam w ogóle nie było duszy. Jakby ja nie byłem w stanie znaleźć w tym filmie duszy. Bawiłem się nieźle na początku, przez mm -hmm. pierwsze 15-20 minut, a potem zobaczyłem, że ten film kompletnie nic, jeżeli chodzi o warstwę fabularną, nie ma do zaoferowania, żadnego z wątków nie potrafi rozwinąć w ciekawy sposób, a jest bardziej zaoferowany tym, żeby powrzucać tam właśnie jak najwięcej rzeczy do odhaczenia z listy. O, no to to, to jest Mario Kart zrobione. O, a to na jest... Tej, tej... Tęczowa droga z Mario Kart a w ogóle Mario Kart, tak i Kong, i, i wszystkie post i to jest list miłosny dla fanów Maria. Ja... Filip, no. ja cały czas mówię. Tam nie ma żadnej fabuły w grach. Przez te 20 lat, jak gram, tam nie znalazłem krzty normalnej fabuły. Czego ty oczekujesz od tego filmu? To ma być taka pokopalnia referencji, to ma być bezwzględny produkt korporacyjny i mamy się przy tym dobrze bawić, bo jest kolorowo, wesoło. Jest I mamy osoba. czasami wyrozumiać. Tak. Znaczy, Dokładnie. Je, jeżeli pytasz mnie, czego oczekuję od filmu, to odpowiadam: oczekuję od filmu Dobrej Historii i nie dostałem. To nie dostaniesz, Więc, bo nie ten film to jest skrócie. żaden, ale to jest świetny produkt do oglądania. Ja się bardzo dobrze bawiłem. Wiesz, pewno... ja nie oczekiwałem filmu, który wstrząśnie mym jestestwem i wstrząśnie moją duszą, będę innym człowiekiem I, i nie wiem, będę się, będę piał z zachwytu i mówił: Musisz to obejrzeć. Tylko po prostu chciałem się przekonać, czy można stworzyć z Maria dobry film i naprawdę się świetnie bawiłem. Świetnie, jest dużo dobrych ja tak żartów, jest, są doskonali, doskonale dobrani aktorzy głosowi. Mhm. Jest dużo takiej psychodeli grzybkowej, a ja bardzo to, to lubię. To prawda, to prawda. <laughs> Więc naprawdę, bawiłem, bawiłem się doskonale i chętnie obejrzę raz. Jeszcze, jeszcze nie widziałem polskiego dubbingu, muszę się z nim zmierzyć. Zobaczę, jak sobie poradzili lokalizatorzy z wybrnięciem z kilku tam pułapek żartowych. Okej, okay. jakby ja na pewno... Um... Byłem zachwycony tym, co udało się osiągnąć w tym filmie, wizualnie. O, wizualnie z perełka. Perełka. Ale tak, tak sobie myślę, bo rzeczywiście zawsze można się zatrzymać na tym, czy, a, czy, czy, czy mówimy o jakiejś franczyzie growej, która daje nam materiał gotowy do adaptacji. Nie? Czasem zdarzałem się gry które aż się proszą o adaptację, jak nie gramy mówimy Jezu, dlaczego nikt nie zrobił filmu z Bioshocka. To się po prostu aż prosi o to, żeby zrobić adaptację filmową. To jest trochę tak. samoagraj, w sensie tak. to, to byłoby bardzo proste do, do zrealizowania. Ale wydaje mi się, że jestem w stanie podać mocny kąt przykład na to, że można mieć jedno i drugie, że można mieć piękne wizualia, że może być dużo referencji, odniesień do tego, co widzieliśmy w całej serii gier, Hmm, całej franczyzie, całym uniwersum, które się stworzyło, jednocześnie mieć świetną fabułę i dzisiaj. Będzie... Jed... Ale czekaj, czekaj, tylko czy w tej grze w ogóle jest jakaś sensowna fabuła, czy jest właśnie taka pustka, jak ale... w całej serii Mario? No to ja właśnie chciałem podać przykład no. tak? Castlevania... To nie stary, tam jest fabuła i to jest dość bogata fabuła, ale. I jest cały lore. Oczywiście, Także, ale w Mario, że... co prawda też jest lore, ale w Castlevanii jest normalnie dość mocno rozpisana fabuła. Także to tutaj to nie jest przełożenie 1 do 1. Zgadzam się. Natomiast Castlevani czerpane jest jak dobrze wiesz z wielu innych, z wielu różnych gier tytułów. To nie jest adaptacja jednej konkretnej gry, tylko wzięli to co dobre i sprawdzone i przypomnę mhm. ci Grzegorzu, że sam przekonywałeś mnie jakiś czas temu, że właśnie w Mario zostały zaadaptowane fragmenty fabularne, które pojawiały się w grach dokładne fragmenty wodorne no tak, które się oczywiście. pojawiały. No więc również no tak, można Tylko było... że tak jak dalej mówię, tam źródło jakby samej fabuły, jakość tej fabuły jest żadna, no bo ta gra jest o niczym. A w Castlevanii jest o czymś, dlatego też to jest wdzięczniejszy materiał i będą z tego lepsze filmy niż z Mario. Jeżeli mógłbym stworzyć jedną krótką reklamę bez schematu, to brzmiałoby to wejdź sobie na Bez Schematu i obejrzyj polecenie pokulturalne, września, żeby posłuchać o filmie z maja. Przez pierwsze 10 minut. <tentwiczyli> <toczanka> Ale to Grzegorz. Przepraszam. No. To wyjście pociągnęli, ja tylko się zachwyciłem. To prawda. Dokładnie. No ja dzisiaj będę za moment mówił o książce z 67 albo 68 roku, hmm. więc... Ja też. No to tym, tym lepiej. Grzegorzu, skoro, skoro jesteś przy głosie, twoje a, diamentowe tytuły z sierpnia, które chciałbyś utrwalić innym po naszym poprzednim spotkaniu, powiedzieć tak, to naprawdę dobrze znalazło się na naszej liście. To, to ja tylko jakby tutaj podejmę temat, że SEO Stars absolutnie jest fantastyczne. Przypomniało mi moją pierwszą grę RPG w życiu, właśnie, czyli, czyli Chrono Trigger. I tak jak ostatnio gadaliśmy na, tym, na streamie właśnie o grach RPG, które były istotne dla nas. Dodatkowo jeszcze tylko napomknę, że w Sea of Stars komponował też część utworów Yasunori Matsuda, czyli kompozytor oryginalnej ścieżki dźwiękowej do Chrono Triggera. Oraz już... Gears. Tak. I wielu innych tytułów, ale tutaj właśnie to jest to, że to jest taki taka pieczątka z ziemniaka dodatkowa, legitymizująca tą grę jako duchowego spadkobiercę w pewnym sensie. Poza tym, co ciekawe, Sea of Stars jest w świecie The Messenger, a sam Messenger, jeżeli ktoś nie zna, absolutnie fenomenalna gra pod wieloma względami, bo tam ta cała warstwa meta jest też ciekawa. Ale już schodząc z tej gry, no to ja pójdę troszeczkę w mniej, mniej popularny obszar, czyli anime. First Slam Dunk było absolutnie fenomenalne, bardzo mi się podobało. Bo bardzo krótki czas w kinie, o tym gadaliśmy z Radkiem Pisolą na napisach końcowych i o animcach przy okazji, jakie warto obejrzeć i film mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. To jest bardzo dobra, sportowa drama z bardzo ciekawą konstrukcją fabularną nie ma tam wielu fajerwerków, ale tak dobrze poukładanego filmu, tak systematycznego filmu w tym, do czego dąży, e, dawno nie widziałem i to e, podejrzewam, że gdyby zrobiono z tego po prostu wersję aktorską, e, z e, tak naprawdę bardziej, że tak powiem, przyswajalnymi imionami i nazwiskami w Stanach, to ten film byłby hitem, po prostu by się e, obronił e, sam. Niezależnie od całego uniwersum, slam dunk i, i, i tak dalej, ale też oryginalne anime i mangę też polecam. No, ja byłem bardzo zadowolony z tego filmu. To, to ja, korzystając ze swojego, o, tutaj, miejsca, które sobie sam nadałem, żeby powiedzieć o czymś wartościowym, sierpnia, Myślę, że ty hmm. też się Grzegorzu pod tym podpiszesz, a Rysławie, jeżeli jeszcze... No w jeszcze... końcu, i ja tylko tyle skomentuję. No, to, to prawda, jakby Grzegorz tak mniej więcej od półtora roku i to online, publicznie, na spotkaniach bez schematu polecał Warrior, ale wiesz, że ja nadrobiłem już dobre pół roku temu, teraz dostaliśmy trzeci sezon Wojownika. Jest to jeden z najlepszych seriali w tym momencie do obejrzenia w telewizji. Naprawdę... Jeżeli myślicie, że jest to po prostu kino kopane, jeżeli myślicie, że to jest kino kung fu, a jest jak najbardziej, bo jest to oparte na koncepcie stworzonym przez Bruce Lee, to mylicie się. To, to znaczy, ten film jest czymś znacznie, ten serial jest czymś znacznie, znacznie więcej. To, to, jest, to są trochę takie ganki Nowego Jorku, tylko w San Francisco. Z, dużym, namacalnym elementem Peaky Blinders, jeżeli ktoś lubi serial Peaky Blinders, to naprawdę poczuje tutaj podobny klimat trochę takich wojen gangów, ale też wątku rodziny, um, trudnych dylematów moralnych, przed którymi stoi ktoś, kto próbuje piąć się na wyżynie, może na drabinie społecznej, żeby, żeby aspirować do czegoś więcej, niż było mu pisane, zanim przekroczył morze czy ocean, więc Wojownik dla mnie trzecim sezonem e, już ut ut utwierdza swoją pozycję wśród najlepszych seriali jakie powstały. To jest coś wspaniałego. Grzegorz, jeżeli chcesz, możesz coś do tego dorzucić. To jakby jak Ty już e, wy, wysłuchałeś mojego rantowania, tyle czasu obejrzałeś to i zatwierdzasz, to mi to wystarczy. No, tak jak już mówiłeś, oparte na luźnych notatkach Bruce Lee historia e, właśnie z e, początku XIX wieku, e, piękne e, referencje do wielu e, klasyków kina kopanego. Jeżeli ktoś bardzo lubi, właśnie e, kino z Jackie Chanem czy z Brusem Lee, to co odcinek praktycznie znajdzie przynajmniej jedną charakterystyczną scenę i oto autor całego serialu John Topper zaznaczył, że e, zadbał, żeby właśnie gdzieś e, ten honor oddawać, czy w klimacie bardziej westernowym czasami, czy więc, więc w Wręcz wprost westernowym, czy też odniesienia do samego, oczywiście, wejścia smoka, czy pięści smoka jest tutaj kilka. Zwłaszcza, chyba jeżeli chodzi o wejście smoka, to widać to pod koniec drugiego sezonu, jak tam główny bohater właśnie wyciąga te. E, Jestem nunchaką. To jest tak wprost, po prostu aż, aż ciary przechodzą, Także bardzo polecam, jeżeli lubicie kino kopane, jeżeli lubicie wielowątkowe fabuły. E, dobry balans postaci, bo jeszcze powiedzmy w poprzednim dziele Topera, czyli Banshee, był to bardzo zmaskulinizowany świat. Tutaj troszeczkę mamy lepszy balans tego, bo mamy faktycznie charakterne e, role kobiece, a nie tylko e, powiedzmy uzasadnienie do, do pewnych działań fabularnych, no generalnie pomijając to, że ktoś może nie lubić przemocy i kina kopanego, to ja tutaj wielkich wad nie widzę. Powiedziałbym, że wręcz ma fenomenalnie napisane postaci kobiece, w porównaniu z poprzednim serialem Jonathana Tropera, czyli właśnie wspomniany Banshee. I o ile Banshee miał dość wysoki próg wejścia, ponieważ był ultra brutalnym serial mhm. tam, tam naprawdę było bardzo dużo przemocy. Bo tam nie ma krwi. finezji, tam, tam nie ma jakiejś sztuki walki, tam się po prostu piorą po ryjach aż ktoś, a kto pierwszy padnie koniec. Tak. I nie ma też wielu... Czyli tak jak w rzeczywistości to wygląda niestety. Tak. No trochę tak. Natomiast Warrior ma no niezwykłą finezję i jeżeli chodzi o choreografię i jeżeli chodzi o sceny walki, ale ja mogę tylko powiedzieć, w czwartek okazuje się moje kolejne, trzecie zestawienie seriali, które naprawdę polecam wszystkim, jeżeli mają czasów niedoborze, a myślę, że większość z nas ma czasów niedoborze, I ten, ten, ten serial a, naprawdę ciekawie pokazuje sytuację kogoś, kto ląduje w świecie, który, tak jak już wspomniałem, nie był mu pisany i nigdy nie zostanie w pełni zaakceptowany przez otoczenie, w którym się znalazł. Chociażby ze względów etnicznych, ale bardzo mi się też podoba, w jaki sposób ten serial. Od, od, może od, od złaca, czy, czy, czy pokazuje w niedoskonałym świetle amerykański sen. Amerykanie, kiedy Aha. robią filmy o sobie, bardzo kochają pokazywać ten amerykański sen w sposób niezwykle wyidealizowany. Ale kiedy przyjmujemy nagle perspektywę, tak jak chociażby Martin Scorsese zrobił w przypadku swoich gangów Nowego Jorku. Kiedy przyjmiemy perspektywę Irlandczyka, tam Irlandczycy odgrywają niezwykle ważną rolę w San Francisco, w tym serialu. Czy właśnie Chińczyka no. To widać, jak, jak bardzo niesprawiedliwy był punkt startu do tego amerykańskiego snu, czy w ogóle znalezienia mhm. godnej pozycji. Irlandczycy w XIX wieku nie byli traktowani w Ameryce jak ludzie. A tak, Chińczycy tak samo był, tutaj. Był, był, był zakaz na przykład w niektórych lokalach wstępu dla czarnych i Irlandczyków. Dokładnie tak. I wątki jest. polityczne, przepychanki między Irlandczykami a Chińczykami są bardzo ważne. W tym serialu jest fantastyczna postać Irlandczyka, który jest człowiekiem ludu, i pomimo, że jest bokserem i oczywiście, że też się pierze po mordach z innymi, to jego głównym celem jest znalezienie miejsc pracy dla Irlandczyków, którzy po prostu zawierzają mu. On prowadzi pub i jest trochę takim liderem lokalnej społeczności, który, który walczy o miejsca pracy dla, dla poczciwych Irlandczyków. Także warto jest wprowadzić ten, ten, ten wymiar kontekstu, nawet politycznego, społecznego, bo jest go bardzo dużo. A kiedy patrzy się na tytuł, kiedy patrzy się nawet na ten obrazek, który widzicie. W tle to można pomyśleć, no po prostu jest to jakiś turniej. Nie, 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 to nie jest turniej sztuk walki, to jest naprawdę bardzo fajny, zaangażowany serial o. O, o, o gangach San Francisco, ale także o bardzo ciekawych postaciach, które muszą się odnaleźć w tej epoce. Chociaż w drugi, drugim sezonie jest też turniej. Jest, jest Tam turniej. bardzo, jest bardzo ciekawy motyw, jest po drodze. Mm, miodzie. Nie, no miodzie. Ten, ten serial ma wszystko, czego oczekiwalibyśmy od dobrego serialu i po, polecam go wszystkim. Ale jeszcze, Rysławie, kilka pozycji od Ciebie, jeżeli chodzi o sierpień, które mm. chciałbyś wyróżnić i które. Tak, chciałbym wyróżnić jedną znaczy pozycję książkową pewnego autora, do którego powróciłem po, po latach i warto by go przypomnieć. Jedną grupę, którą odkryłem. Dzięki y, tak naprawdę y, chyba Instagramowi, bo nagle wyświetliło mi się wyświetliła mi się reklamówka, Z, usłyszałem dwa-trzy takty, ci kliknąłem, żeby przyniosł mi do Spotify i nagle o mój Boże, jakie to jest fajne. Coś mi się wydaje, Filipie, że tobie też się może spodobać. Grupa się nazywa Advent Horizon i grają naprawdę, naprawdę przepięknie, y, takie y, wysublimowane prog psychometal, Więc. <gryz> Okay, jest, właśnie naprawdę, jest, jest naprawdę dobrze. Advent Horizon się nazywają, a to jeśli chodzi o muzykę, a jeśli chodzi o, o literaturę, to wróciłem do mojej młodości, wróciłem do książek pana Niziurskiego, Edwarda i szczególnie przypomniałem sobie wspaniałe, też psychodeliczne powieści szkatułkowe, Siódme Wtajemniczenie. To jest powieść rozgrywająca się w 67-68 roku w takim fikcyjnym miasteczku na granicy Górnego i Dolnego Śląska, gdzie mamy zarówno osoby, które przyjechały po przesiedleniu na ten teren, jak i już, już autochtonów. I to jest opowieść z punktu widzenia 13-14-letniego chłopca, który próbuje się wpasować do klasy. I to jest w zasadzie jeden, jeden dzień z jego życia. Wyjątkowy dzień, w którym przeskakuje. Awansuje na drabinie społecznej, można tak powiedzieć, przeżywając jednocześnie mnóstwo nieprawdopodobnych przygód. I jest to napisane w dos wspaniałym językiem: mnóstwo humoru, mnóstwo gier słownych, genialne zadania matematyczne. <noise> Bo nie będę ich teraz cytował, ale, ale naprawdę, bardzo takie makabryczne zadania matematyczne z którymi polecam się zapoznać i spróbować się rozwiązać. Wspaniała rzecz, wspaniała rzecz. Dzieło wydaje mi się dla pewnego pokolenia takie formatywne, bardzo ważne. Książka się chyba pojawiła w 70. czy w 69. roku. Ja ją czytałem po raz pierwszy w 81., drugim, niewiele z niej rozumiejąc tak naprawdę. Ona była jednak przeznaczona dla ciut starszych osób, dla ciut starszej młodzieży. I jak się ma te 14-15, to już można z niej dużo wychwycić, ale tak naprawdę jak się jest dorosłym, to dopiero wtedy czuć cały, cały repertuar barw, jakim ta książka jest opisana. Wspaniała rzecz. To, to, bardzo, bardzo polecam. To ja muszę tutaj wtrącić, że dwie książki Edmunda Niżurskiego, a konkretnie sposób na Alcybiadesa i siódme wtajemniczenie um, uratowały moje czytelnictwo. I ja być może byłbym zrażony do książek na lata, a to było miałem 9 lat, byłem w trzeciej klasie podstawówki. I ja naprawdę nienawidziłem każdej lektury szkolnej, którą dostawałem. Każdej. Nie cierpiałem. Dopóki mój ojciec nie dał mi trzech książek. Jedna, pamiętam je do dziś. Jedna to był sposób na alcybiedzysa Edmunda Niziurskiego, i zakochałem się w niej, naprawdę. Świetnie. Następnie rok później dał mi e, bodajże czarnego anioła Mika Waltariego. Mika Waltari to jest książka o upadku Konstantynopola. E, I trzecia książka, którą dostałem, to była. To nie był Robinson Crusoe, to była taka książka Wyspa Robinsona. I to były trzy książki, które dostałem, które. pokazały. No Bagdaja, nie? Adama Bachdaja. Tak, wydaje mi się, że tak. I to były trzy książki, które sprawiły, że ja. Znalazłem przyjemność w czytaniu. Bo bez tego naprawdę miałbym. Znaczy, o tym Krzysztofem Maj bardzo dużo mówi, ale naprawdę szkoła już wtedy robiła bardzo dużo, żeby zniechęcić młodego człowieka do sięgania po książki. I sposób Alcy... na Alcybiadesa, który mnie tak zachęcił, żeby potem sięgnąć po siódme wtajemniczenie. Bardzo lekko się to wszystko czyta. Mika Waltari, który już był bardziej zaawansowany, i, i też ta Wispa Robinsona, trochę takie właśnie coś bardzo przygodowego. no To są, to są książki przygody no to, to było coś co uratowało moje czytelnictwo bez, bez, bez wątpienia um, a, a, i zaraz przejdę do, jak, do czego doprowadziło mnie w końcu to że się na, nauczyłem czytać książki ale jeszcze tobie zostawiam Grzegorzu przestrzeń na wymienienie kilku tytułów z sierpnia, albo nie tylko sierpnia tego co skonsumowałeś w sierpniu chciałbyś polecić innym hmm to żeby tego w sumie dobra. To tak, gram w Armored Core 6 jest bardzo dobre. Co prawda lekko mnie zawiodło, bo oczekiwałem RPG, ale bardzo dobrą narracyjną, wizualną wielką z musicalem jest Stray Gods. Mów do mnie jako horror jest fenomenalny. O tak. Jest jeden z ciekawszych filmów tego roku i to najlepsze o. jest nakręcony przez youtuberów i w ogóle z, z Australii i jest piękną alegorią do uzależnienia narkotykowego, do jakby presji społecznej, jest masakryczny film. E, świetny. E, cóż jeszcze? No i pograłem trochę w planszówki. E, akurat w, ty, w tym miesiącu padło na ekonomiczne, czyli Teotihuacan i e, e, Anno 1800. E, bardzo dobre, dość złożone, bo czytanie zasad każdego z nich to tak godzinę zajmuje. Wytłumaczenie, a sesja trwa od tak 3 do 4 godzin minimum. Ale jak ma się dobrą ekipę, to naprawdę można się świetnie bawić. To, to ja tylko o teraz polecam jak? dorzucę: ja wczoraj pod wpływem impulsu o godzinie 21.00. Wskoczyłem na Nowy i pojechałem do kina na seans uh, Talk To Me, czyli Mów Do Mnie, o godzinie 22. Uh, byłem sam w sali kinowej <grym> uh, i muszę powiedzieć, że jest to jeden z bardziej niepokojących i wstrząsających horrorów, jakie w życiu widziałem. Uh, taki, takim horrorem, który naprawdę mną wstrząsnął i do którego ciężko jest mi wrócić, jest dziedzictwo, czyli Hereditary. Um, oj, oj, oj. I, i, I powiedziałbym, <grym> że Talk To Me idzie tym śladem. Talk to, mi ma równie niepokojące i wstrząsające sceny, które są uzyskane bardzo dobrą charakteryzacją, bardzo ciekawym pomysłem kinematograficznym, niezwykłą, niezwykłym montażem i rzeczywiście ma głębie ten, ten, ten film. Opowiada poza tym, co powiedziałeś, Grzegorz, bo to jest ciekawa interpretacja a propos uzależnienia i też presji twoich rówieśników, ale to też jest. Film o tym, co robi z nami żal po stracie bliskiej osoby. I muszę powiedzieć, że nie przypadkiem mówi się o horrorze dekady w przypadku tego filmu. Wiem, że sporo osób, które teraz właśnie też piszą na czatach, polecało wcześniej ten film i pytało mnie, czy go widziałem. No to teraz mogę powiedzieć, że widziałem go wczoraj i z całym sercem uważam, znaczy z całym sercem polecam go wszystkim. Nie wiem, czy wszyscy będą mieli odwagę po niego sięgnąć. I słusznie, bo będziecie w wstrząsnięci. Nie, Nie jest łatwy. Początek jest nawet porażający. Ale, ale naprawdę warto. Naprawdę bardzo polecam. Jeżeli jest jakiś, jaki, jakiś film, który jest reprezentantem nowej fali horrorów i pokazuje ile jeszcze można wycisnąć z tego gatunku, to mów do mnie. Znajduje się w awangardzie tychże filmów. Bez wątpienia. Dzięki za polecankę. To będę musiał sprawdzić, bo Hereditary to była mocna jazda. To była mocna jazda. To, to chętnie obejrzę. Chętnie. Bardzo, i, po, i polecam Ci też, że właśnie wojownika na HBO Max. Wojownika bo... to ja teraz jadę 19 do Norwegii polować na fiordy i trole. To wezmę z sobą od razu tableta z odcinkami i obejrzę sobie. Bardzo, 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 bardzo polecam. To ja jeszcze tylko na koniec rzucę no, moją polecankę, chociaż niekoniecznie sierpniową, powiedziałbym ponadczasową. Ja. Przez lata wzdrygałem się przed słuchaniem audiobooków, ponieważ zawsze preferowałem muzykę i zawsze, kiedy miałem tylko okazję, wsiadając na rower, biegając, właściwie pracując, robiąc cokolwiek, zawsze sięgałem po muzykę. Przełamałem się niedawno, sięgając po katalog audioteki i zacząłem od Dune. Zacząłem od Dune Franka Herberta, szykując się do eseju, który miałem przygotować w listopadzie, ale że przeniesiono film, na marzec to ukaże się w marcu i Mogę tylko powiedzieć, że tylko bardziej przekonałem się, bo ja pierwszy raz czytałem tę książkę w wieku 12 lat i teraz widzę, że nie zrozumiałem 85%. To, to, jakby, to, nie, jest, to nie jest sposób na Alcybiadesa, tak? To jest, jest traktat filozoficzny. A kolejne części nie są łatwiejsze. Natomiast przekonałem się, dlaczego ja zawsze będę team Frank Herbert, a nie team uh, Tolkien. Oczywiście to nie jest tak, że trzeba wybierać, ale jak ja sięgam po Tolkiena. To jasne czuję się dobrze, ale czuję, że ktoś opowiada mi bajeczkę i tyle. Ale masz, bo masz różne koncepcje, filozofie prowadzenia w ogóle wprowadzenia w świat i tak dalej, tak? No i pomijając kwestię fantazy a science fiction. Natomiast no, są jakby dwa doskonałe światy obok siebie, ale faktem trzeba przyznać, że Herbert tutaj to jest troszeczkę w tym wszystkim doroślejszy niż No bez Tolkien. wątpienia, to jest dokładnie to. To znaczy wszystko u Tolkiena jest czarno-białe. Wszystko jest... Wszedłem w ten temat tak głęboko, że nawet czytałem bardzo ciekawy, bardzo ciekawy esej na podstawie jednego listu, który Tolkien wysłał do swojego przyjaciela. Jego przyjaciel wysłał mu książkę Duna i on odesłał mu tę książkę i, i, i wysłał mu list i powiedział, um, używając o, o, oryginalnych jego słów, I detest Dune to some with, with, with some intensity, czyli nie znoszę dune y with some intensity, nie wiem do końca jak to przetłumaczyć, ale to nie jest z pewnością... Z pewnym natężeniem. No tak, właśnie z pewnym natężeniem, to tu nie chodzi o to, że, wszy... że, że bardzo, tylko że w jakim stopniu, o w jakimś stopniu nie, 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 nie znoszę tej książki. I rzeczywiście Herber... Herbert... Tolkien reprezentował troszeczkę takie, no jednak chrześcijańskie ramy rozumienia tego, jak powinny być opowiadane historie, ale był też krzewicielem idei, szczególnie po koszmarze, jaki przeżył podczas wojny, że historie powinny być pokrzepiające, powinny mieć bohaterów, którzy inspirują, bardzo heroicznych, nie powinno być tam cynizmu. Cała Duna jest budowana na cynizmie. Cała Duna jest budowana na zacieraniu granicy między, między tym co jest dobre a tym co jest złe i o ile inspiracją dla Tolkiena był na przykład Beowulf i, i wszelkiego rodzaju historie arturiańskie, legendy arturiańskie, tak inspiracją dla Herberta był Machiavelli. I, I polecam oczywiście wszystkim wrócić do Dune, jeżeli macie tylko okazję, ale zachęcam do tego, żeby sięgnąć po audiobook, ponieważ Czyta ten audiobook aktor Krzysztof Gosztyła i pan Krzysztof Gosztyła jest aktorem wybitnym, głosowo. On naprawdę ma koncepcję na każdą z tych postaci. Dla niego Wladimir Harkonnen brzmi w taki, a nie inny charakterystyczny sposób. Lady Jessica brzmi tak, a nie inaczej. Ja jestem w stanie po głosie poznać konkretną postać, zanim ją nawet przedstawi. I jest to niezwykle imersyjne doświadczenie i tu już kończę. Bo prosto z tego doświadczenia dunowego, które kontynuuję słuchając pozostałych części, przeskoczyłem do Wiedźmina. I postawiłem sobie za cel, już robiąc recenzję yy, serialowego Wiedźmina, że pora wrócić do prawdziwego Wiedźmina. Do, 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 do prawdziwego z mocnym naciskiem na słowo prawdziwy. I wróciłem do opowiadań, których nie czytałem wszystkich, a kiedy je czytałem, to był chyba 2001-2002 rok. I muszę powiedzieć, że słuchowisko, które przygotowała Supernowa, ludzie często mówią Fonopolis, jasne, Fonopolis było tam zaangażowane, ale wydawnictwo, które to, to on tak naprawdę sponsorowało, to była Supernowa, oficyna Supernowa, Jest to, to jest coś niesamowitego. Mogę powiedzieć tylko tyle, że kiedy wczoraj słuchałem Ziarna Prawdy, jechałem na rowerze i ja musiałem się zatrzymać, żeby nie spowodować wypadku. Bo było to tak imersyjne doświadczenie razem z całą ścieżką dźwiękową, razem z zaangażowaniem fenomenalnych aktorów, że byłem rozedrgany. Kiedy, kiedy Gerald walczył z Bruksą, to ja musiałem się zatrzymać, bo trzęsło mną. Nigdy w życiu, całym swoim życiu nie przeżyłem czegoś takiego. Jakby nie jestem fanem słuchowisk. Robiły na mnie wrażenie, ale nigdy nie słyszałem czegoś takiego. I tylko tyle, tylko tym to, chciałem się podzielić. To, to, to Jeśli mogę, to tylko dodam, że popełniłem swego czasu taki felietonik wideo. Wiedźmińskie słuchowiska, to było 8 lat temu, na, na YouTubie jest. Jakby mogę wkleić linka, jeśli, może, jeśli mogę, to, to mogę wkleić linka. To, mhm. Na tym naszym dokumencie wkleję, o, żeby. Wre... O, to ja podam to, zaraz. Proszę bardzo, wklej. No bo już wtedy o tych sukowiskach dużo mówiłem, bo jestem ich wielkim fanem, bo ja z... znowu bardzo dużo słuchałem książek, bardzo dużo słuchałem książek. Natomiast to, co zrobiła ekipa właśnie w przypadku Wiedźmina, to jest absolutne mistrzostwo. Tam też jest Krzysztof Gosztyła jako narrator, zresztą jakiś tak. Miałem przyjemność z panem Krzysztofem. Zamiennicówko jest wyjątkowo uroczym człowiekiem. Jak mu powiedziałem, bo on, bo, mam wrażenie, że w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką rewerencją jest otoczony Jak mu powiedziałem, panie Krzysztofie, jak pan coś czyta, to ja po prostu to już wiem, że to będzie dobre. O, on tak się spłonił wręcz. <laughs> Było mu ewidentnie miło, bo chyba rzadko słyszy: rzad, aktorzy głosowi rzadko są tak rozpoznawani i rzadko słyszą zachwyty nad swoją pracą. Ale chciałbym jeszcze polecić innego lektora znakomitego, czyli Filipa Kosiora, z moich absolutnych ulubieńców. On czyta Mechan, czyta Roberta Wegnera znakomicie, naprawdę doskonale i też potrafi dać życie każdej postaci. Jeszcze taka ciekawostka związana z tym wiedźmińskimi audiobookami. Tutaj Wiedźminem jest Krzysz Krzysztof Banaszyk. Nie Pan Jacek Rozenka, Krzysztof Banaszek, którego znamy z roli Wernona Rosza. I taka ciekawostka jest taka, że to tak naprawdę Krzysztof Banaszyk miał być Wiedźminem. On miał być Wiedźminem w grze też. Ale z przyczyn organizacyjnych nie mógł się chyba stawić na, na przesłuchaniu tym pierwszym. No i zadzwoniono po Jacka Rozenka, i, i tak, tak się z, z, złożyła historia, że on już został Wiedźminem w grach, a Krzysztof Banaszek został Wiedźminem w książkach. A czy ja mogę cię jeszcze pociągnąć za język Rysławy, bo ja widziałem w twojej relacji na Instagramie, mm -hmm. że oryginalny scenariusz do growego Wiedźmina, który ostatecznie tak. nie został wykorzystany, w którym ty maczałeś więcej niż palce. A... Nie no, bez razy. Powiedz... Nie, te palce, palce. Może włosy trochę wpadły. No tak, ale masz... dysponujesz tym materiałem w jakiś tak, sposób. Tak, tak, I w tym momencie mogę. on nabiera formy wizualnej. Tak, myślałem o tym, żeby, żeby dodać mu ilustrację i zrobić może nie komiks, ale taką opowieść graficzną, bo do komiksu potrzeba tych ilustracji bardzo dużo. Taką opowieść przetykaną grafikami, czyli narracja jakaś z muzyką. Mógłbym poprosić na przykład Skorpika, Adama Skorupę o, o niewykorzystane utwory z Wiedźmina, bo ich trochę było i, i zrobić taki, no, taki projekt przedstawiający fabułę oryginalną, którą Jacek Komuda z Maćkiem przygotowali i ja tam troszkę pozmieniałem, poddawałem. ale to znaczy to, to, jest, to jest ich fabuła, tak? To jest Maciek Jurewicz i Jacek mhm. Komuda, więc... To mogło być ciekawe, bo, bo jest dużo podobieństw bardzo w grze, szczególnie w, na samym początku, no ale, są, ale też, też się sporo rzeczy rozjeżdża i takie spojrzenie... Z dystansu po 20 latach mogłoby być ciekawe. Zwłaszcza, że ten scenariusz też był jakby. Pan Andrzej nie był zainteresowany nim. Dostał ten scenariusz i powiedział, że jest tam. Nie, nie wiem, czy go czytał. Powiedział, że jest ok. Ciekawym byłoby taki projekt, żeby to dosłownie w formie audiobooka Dokładnie nagrać. O tym Takie czytanie Dokładnie scenariusza z komentarzem tak. deweloperów, z podkładem właśnie od Skorpika. To by było ciekawe. Ukradłeś myśl z mojej głowy. Dosłownie po prostu jak chochli wskoczyłeś do mojego mózgu i wykradłeś myśl, którą miałem na końcu co, języka. Co prawda peł, pewnie byłoby parę wolnych licencyjnych z tym, tak, to ale, to problem, wiesz, to problem, ale to jest do zrobienia. To To jest do zrobienia. Rysław, jakbyście szukali kogoś kto podłoży głos, Kiki może chociażby jestem I'm your guy. <laughs> tak? Jestem twoim gościem. No, ja naprawdę myślałem o tym, że wiesz, że będzie to że po prostu przeczytam ten tekst, a teraz widzę, że pomysłów się pojawia tyle, że zrobi się z tego superprodukcja. Jak dam jeszcze, zrobię miniaturę na YouTube i dam w Filip jako Kikimora. To tysiące, setki tysięcy wyświetleń. Każdy będzie czekał Jak? na Kikimore. David jeszcze napisał FRS bo, 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 tak podbił to, co napisał David, że ja mam tak, że gdy myślę o Geralcie, to słyszę od razu Banaszyka, nie Rozenka. i rzeczywiście Banaszyk, Pan Banaszyk, który podkłada głos w grze Vernonowi Roche'owi tak. w części drugiej i w części trzeciej Wiedźmina, tak perfekcyjnie pasuje do Geralta. Jest on po prostu tak idealnie pasuje w tym, w tym słuchowisku do, do Geralta, to jest że. Fenomenalny. Ja sobie... całym szacunkiem dla pana Jacka. Dla tak. mnie Geralt to jest Krzysztof Banasz. Dokładnie tak. Ja, ja nawet. To jest Na takim poziomie detalu jest to tak niezwykłe, że oni zrobili coś niezwykłego w tym słuchowisku. Mianowicie czasami słyszymy, że aktor oddycha. Słyszymy, że on bierze wdech podczas dialogu. I nie wiem, na przykład Geralt rozmawia z Nenekę i słyszymy, jak, jak, jak wciąga powietrze. To kiedy Krzysztof Banaszyk wciąga powietrze, to ja po prostu słyszę Geralta. To jest tak nieprawdopodobne, że jakbyście puścili mi trzysekundowy e, e, fragment audio, w którym słyszę, jak Krzysztof Banaszek wciąga powietrze by powiedział, Geralt, to jest Geralt. Więc no, to słuchowisko robi na mnie wielkie wrażenie. Ja już to zapowiedziałem, zamierzam to zrobić. Zamierzam przejść przez całą sagę wiedźmińską, zaczynając od opowiadań. Nie ma całej. Ja wiem, ale mówię, że resztę doczytam, ale za, za, zamierzam przejść przez wszystkie i zamierzam zrobić live odcinki, w których będę dzielił się swoimi refleksjami, odczuciami. I jest to dla mnie naprawdę niezwykłe przeżycie. I zacznę od sześciu pierwszych opowiadań, które zostały zamknięte bodajże w ostatnim życzeniu. Czyli, czyli w tym takim tomie, który zebrał opowiadania. To Także... no jest jeszcze jedno opowiadanie niekanoniczne, które się nazywa Coś się kończy, coś się zaczyna. Tak czyli tak. wesele, ślub i wesele mhm. naszych głównych bohaterów, bohaterów, czyli Geralta i Yennefer. To zostając w temacie polskiej fantastyki, chciałem bardzo nietypowo zacząć dzisiaj, dzisiejszy nasz przegląd premier wrześniowych od filmu dokumentalnego, polskiego, jakim jest fantastyczny Matt Perry. A konkretniej, Matt Perry to jest tak naprawdę Maciej Parowski, niestety już nie żyjący. Jest to osoba, o której powinno się mówić więcej. Osoba, która miała przemożny wpływ nie tylko na rozwój polskiej fantastyki, ale w ogóle na rozwój fantastyki światowej. To jest człowiek, który był redaktorem naczelnym fantastyki oraz nowej fantastyki. To był człowiek, który te opowiadania Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie, które właśnie przed chwilą przytaczaliśmy, drukował i publikował w fantastyce. To jest człowiek, który wydobył na wierzch Masę niezwykłych talentów, które właśnie nałama kultowej fantastyki, a później nowej fantastyki, miały okazję trafić do, do, do szerszego grona czytelników. I powstał dokument opowiadający właśnie o tym ojcu chrzestnym polskiej fantastyki i niezwykłej osobowości. I muszę przyznać, że nie mogę się doczekać, aż się ukaże 8 września, czyli już niebawem. Zamierzam się wybrać na to do kina, chociaż nie wiem, jak będzie z dostępnością tego filmu. Chcę, żebyś głos zabrał, Rysławie, bo myślę, że tutaj możesz mi coś ciekawego do dodania. No, miałem okazję wielokrotnie z panem Maciejem rozmawiać jako fan fantastyki na, na rozmaitych konwentach. Zawsze był bardzo otwarty, zawsze był bardzo ciepłą osobą. Taką, która w zasadzie chowała się trochę w cieniu, mimo że dzięki niemu mamy chociażby fenomen Sapkowskiego. To on go wydobył, prawda? Przypominam, że pan Andrzej nie, nie wygrał głównej nagrody w konkursie Fantastykiem. Był trzeci. Pierwszy był pan Marek Huberat ze swoim opowiadaniem "Wrócie Śnieg gwiedziałam. Tak, tak brzmi tytuł tego opowiadania. To nie jest tak, że ja tutaj specjalnie coś udaję i, i stylizuję. Tak brzmi tytuł. W każdym razie odkrył Sapkowskiego, ale nie tylko Sapkowskiego i był chyba dla Andrzeja Sapkowskiego też takim przyjacielem i powiernikiem. W końcu razem zrobili scenariusz do komiksowego Wiedźmina. Komiksowy Wiedźmin, ten rysowany przez Polcha, przez pana Bogusława Polcha też, niestety nie żyjącego, to jest wspólne scenariuszowe dzieło pana Andrzeja Sapkowskiego i Macieja Parowskiego właśnie. Więc to oni pracowali nad tym komiksem. Parowski też jest twórcą Fanki Kowala. Z Jackiem Rotkiem. Funky Kowal to jest jeden z najważniejszych komiksów polskich w ogóle, który był takim komentarzem do wydarzeń z lat 80. w Polsce. Można tam mnóstwo aluzji wychwycić do działalności naszej hunty wojskowej, można mnóstwo takich aluzji do, do Solidarności, no ogólnie do wydarzeń z lat 80. I, i, i wcześniejszych, więc Fanki Kowal, jeśli ktoś nie zna, to dwa pierwsze tomy, bo później się zaczęły dziać dziwne rzeczy, a dwa pierwsze tomy to jest, to jest absolutne mistrzostwo. No i pan, pan Maciej Parowski jak już powiedziałem, to jest osoba, no, ojciec chrzestny polskiej fantastyki. Razem z, z też nieodżałowanym, zmarłym przed kilkoma miesiącami Lechem Jęczmykiem, który był także doskonałym tłumaczem, redaktorem e, i, jak ktoś nie wiedział, jednym z najlepszych polskich judoków swego czasu. Więc. Straciliśmy dwóch e, doskonałych redaktorów, tłumaczy, pasjonatów e, takie osoby, które niosły kaganek fantastycznej oś, oświaty. No i będzie bardzo jej brakować, bardzo. No życzyłbym sobie, żeby było więcej takich e, dokumentów czy takich inicjatyw, bo to też jest ciekawie przygotowany do, do, dokument, chociażby patrząc na estetykę wizualną i to, że on jest w dużej mierze animowany. Poza tym, że widzimy takie twarze jak chociażby nie wiem, Łukasz Orbitowski, Szczepan Twardoch czy, czy właśnie Andrzej Sapkowski, no osoby, które są no, nie, natychmiast rozpoznawalne dla wszystkich, dla wszystkich polskich czytelników, czy tych, którzy interesują się w ogóle polską, polską literaturą. Ale, no ale pan Maciej Parowski gdzieś tam był w tle, był tą osobą, która wyniosła ich do tej pozycji, której są. No jak ktoś pomyśli, no jak to, no ktoś wyniósł Andrzeja Sapkowskiego? No tak, no tak, no tak, bo, bo był konkurs i Sapkowski, tak jak wspomniałeś, wysył, wysłał opowiadanie. To pierwsze opowiadanie, chyba zatytułowane tą Wiedźmin, znalazło się na trzecim miejscu w konkursie, który był organizowany, ale później... Maciej Parowski miał także wkład w to, żeby ta kariera się rozwijała. I tak jak myśli się Andrzej Sapkowski człowiek instytucja, no to kim w takim razie był Maciej Parowski, tak? Maciej Parowski te opowiadania w dużej mierze redagował. Tak? To, jaki one mają kształt obecnie, to jest też jego, jego zasługa, bo to nie jest tak, że pisarz przesyła jakieś opowiadanie i ono trafia od razu do, do czasopisma. Jeszcze się zaniebrał redaktor, w tym wypadku Maciej Perowski, który tam skreślał, dodawał, sugerował Andrzejowi Sapkowskiemu, co dopisać, co zmienić, więc jest w pewnym sensie także współautorem tego, tego dzieła i, i współautorem Geralta. A jego pseudonim, ten, ten fantastyczny Matt Parry, wziął się właśnie z Wankiego Kowala, gdzie postać Pary i, i Rody. To, byli, to były dwaj dziennikarze Funk'i Kowalu, którzy byli wzorowani właśnie na panu Macieju Parowskim i Jacku Rodku, którzy byli także scenarzystami Funk'iego Kowala. To Grzegorzu, teraz tobie podaję piłeczkę i przechodzimy do no chyba największej premiery growej tego miesiąca. Chodzi oczywiście o Starfield. Niektórzy mówią niektórzy, niektórzy o Skyrim w kosmosie. Ja już grałem. Ja też miałem styczność z tym tytułem. Widzę dużo entuzjazmu z waszej strony, Grzegorzu. No, to jest jakby wziąć Fallouta, wyciąć z niego fajną eksplorację świata, przełożyć to na kontrolę przez UI, i dać w kosmos, zwiększyć skalę i generalnie tyle. Ja nie jestem zachwycony yy, pod wieloma względami. Yy, gra jest na przestarzałym silniku, stylizacja, art direction super. Muzyka super. Fabuła. Eh. E, modele postaci. E, modele postaci są dramatyczne. E, widać jak bardzo to jest gra Bethesdy, e, Faktycznie nie jest tak bardzo zabłędzona, jak to poprzednie e, gry z ich stajni, ale tylko dlatego, że praktycznie e, całe Q, cała dywizja QA Xboxa, wszystkie firmy podległe zostały zaprzęgnięte do testowania tej gry. Tą grę testowała ponad 1000 osób, także to jest. bo. To była gra też i wszyscy wiedzieli, że jeżeli tam będą dramatyczne bagi, to, to ich zjedzą. Więc faktycznie tam jest dużo takich drobnych błędów, ale nie takich, które przeszkadzają w rozgrywce. Więc tu trzeba przyznać, że nie ma aż takich, takich dramatów. Wciąż. To jest tak, że twórcy, a w zasadzie Todd Howard nie kłamał co do rzeczy, które obiecał graczom, ale zostały ujęte w taki sposób, że podlegały dość swobodnej interpretacji i gracze zinterpretowali tą grę zupełnie inaczej niż on ją prezentuje. Stąd ta gra ma szereg ograniczeń, którego, których byśmy się nawet nie spodziewali od tak dużego studia i tak dużej gry, bo powiedzmy nawet swoboda w poruszaniu się po świecie jest znacznie mniejsza niż w No Man's Sky. Tam nie możemy sobie tak po prostu wlecieć w planetę. Co, to co prawda, możemy i godzinę lecieć w jednym kierunku, ale często po prostu wlecimy sobie w makietę danej planety, a musimy użyć menu, żeby wylądować na niej. Nie ma w pełni generowanego świata na którym lądujemy, jest tam używane proceduralne generowanie, ale nie jest ono tak w pełni działające jak znowu w No Man's Sky, bo to jest taki, wydaje się, bezpośredni odpowiednik względem którego gracze mieli oczekiwania. Stąd, no jest to gra w tym roku. Jest, jest to gra dobra pod pewnymi względami, daje masę możliwości, ale nie spełniła podejrzewam oczekiwań graczy. Dodatkowo ja cały czas mam problem z tym, że BTZ sobie zażyczyła 500 zł za to, żeby pograć 5 dni wcześniej. Czy też dopłaty 150 zł, jeżeli ma się Gimpasa, a nie mamy z tego więcej wiele korzyści i Szczerze powiedziawszy, nie jest gra warta takich pieniędzy, tak mi się wydaje, to jest moje odczucie oczywiście, ja tu nie przeliczam na godzinę ani nic takiego. Ja spodziewałem się po prostu wyższej jakości przynajmniej, jeżeli nie większej swobody. Tak więc fani na pewno, powiedzmy, eksploracji kosmosu, w bardziej fabularny sposób będą zadowoleni, fajnie eksploracje kosmosu w ogóle będą zawiedzeni, e, ale jeżeli ktoś chce mieć rozbudowane doświadczenie w stylu, to już tak całkiem ładnie ktoś to ujął, NASA Punk, to to jest bardzo, e, bardzo fajne doświadczenie z pewnością. E, no i tyle. Ja, już, ja mam tutaj ambiwalentne odczucia względem tej gry i jej raczej nie dokończę. Rysłowie? Teraz, tak, tak. tak. To ja grałem 4-5 godzin. W zasadzie mógłbym powtórzyć słowo w słowo to, co Grzegorz, z tym, że to nie jest Skyrim w kosmosie, tylko Oblivion w kosmosie. O! Dla mnie. Czyli ta gorsza część. Skyrim był świetną grą. Naprawdę. Ze Skyrimem spędziłem mnóstwo godzin, bawiłem się doskonale. Obliviona tłumaczyłem i też go skończyłem, bo musiałem, ale z naciskiem musiałem. I to była gra, która wynudzała po pewnym czasie, i niestety widzę tę tendencję też w Starfieldzie. Mimo, że jest tam znacznie więcej do zrobienia i świat jest olbrzymi, to tak jak powiedział Grzegorz, od razu czuć, że to jest gra Bethesdy. Nawet widać to po animacjach głów postaci, twarzy postaci. Nie wiem, czy oni je przekleili po prostu z. No, trochę podrasowując z poprzednich gier, bo w sumie same modele, tutaj się nie zgodzę albo może nie patrzę na to tak profesjonalnym okiem jak Grzegorz, same modele wyglądają w porównaniu do poprzednich gier Bethesdy bardzo dobrze. Mówię, nie mówię o ogólnie całych modelach postaci, tylko o modelach twarzy. Widać tam więcej emocji niż, niż poprzednio. W innych tytułach, chociaż nie mogą się na przykład równać z takimi tytułami, jak wspomniane już wcześniej Immortals of Avium, gdzie znowu tych twarzy jest znacznie mniej, więc jest znacznie mniej do ogarnięcia, jeśli chodzi o animację. Tutaj postaci niezależnych i zależnych jest mnóstwo, z tym, że ja w tym świecie się nie czuję jakoś specjalnie dobrze. Nie, nie, nie czuję, że. Moje poczynania są jakoś nie wiem, istotne dla tego świata. Wiem, że zostaję wrzucony niby w intrygę. Wedle której muszę znaleźć. Od razu mówię, jak ktoś nie chce wiedzieć, o co chodzi, to niech przez 15 sekund mnie słucha, zaczynam mówić. Na samym początku znajdujemy artefakt i później znajdujemy grupę ludzi, którzy szukają innych podobnych artefaktów. No i zostajemy wysłani w poszukiwanie artefaktu. Udało mi się już jeden taki w ciągu tam, 4 godzin gry znaleźć, udało mi się wykonać kilka zadań pobocznych. Strzelałem trochę to strzelanie, mam bardzo mieszane uczucia, bo czasami wydaje mi się, że jest świetne, by po chwili mieć wrażenia zupełnie inne, bo Czasami widzę, jak pociski, którymi przeszywam przeciwników, rzeczywiście trafiają w nich i, i robią jakieś dziwne rzeczy w, pod względem fizyki. Widzę, jak przeciwnicy się odginają, jak dostają w kolana, a tam w inne części ciała i że to robi na nich jakiekolwiek wrażenie. A czasami wpakowuję cały magazynek z przyłożenia, nic się nie dzieje i... Nie wiem, czy to są błędy, które zostały poprawione, czy tak jest to strzelanie zrobione. Ponoć pracowała nad tym ekipa Machine Head Games, czyli ci, którzy zrobili Wolfensteina, więc to nie widać. Teoretycznie ludzie, którzy by się na tym znali. I, i to jest, znowu, czasami wykonam jakąś akcję i, i jest spektakularny efekt. I, i nagle mówię, mówię sobie: O, ale, ale to zrobili, fajnie. Nie? By później przez 10 minut mozolnie przebijać się przez korytarze strzelać z broni, która nic nie robi przeciwnikom, no bo to jest celność się chyba mniej liczy niż współczynniki broni. Broń na początek mamy słabą, przeciwnicy są silni w miarę, więc są takimi gąbkami na pociski. I no, wizualnie jest bardzo ładnie. Tryb foto robi wrażenie. Można, podejrzewam, że pojawią się strony, które będą zbierać, po prostu agregować obrazki ze Starfielda, bo naprawdę można tam Przepiękne widoki, sfotografować i, i, i przepiękną akcję, ale to nie za bardzo chcę mi się w to grać. O, jest hmm. dobrze graficznie, rewelacyjnie, muzycznie, przeciętnie, jeśli chodzi o rozgrywkę. tak to Ja przekonam się jutro, ponieważ ustawiłem stream na godzinę 18. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli gra będzie nudna, to. Od razu informuję, że na szczęście będzie też Dominika i będzie tworzyła karteczkę artystyczną w trakcie pod wpływem naszych społeczności sugestii inspirowaną nie tyle Starfieldem, ile po prostu kosmosem i space operą. Więc nawet jeżeli gra zawiedzie, to przynajmniej będzie ciekawie na innym polu. Ale jeżeli mam rzucić trzy grosze od siebie. Będąc fanem Skyrima, będąc fanem Fallouta 3, 4 w znacznie mniejszym stopniu, ale jednak gdzieś tam mając słabość do ciekawych, takich immersyjnych, ale jednak niezwykle płytkich, fabularnie doświadczeń Bethesdy, mam poczucie, że tym razem nie kliknie. Jeżeli chodzi o mnie i grę Bethesdy, tym razem nie kliknie. I tu nie chodzi o to, że po raz kolejny dostanę coś bardzo podobnego. Tu chodzi o to, że przed chwilą wyszedł Baldur's Gate 3, który jest jednym z najlepszych rpg ostatnich lat, jeżeli nie dekady. I Starfield na tym tle, i, i, i w zasadzie wszyscy to piszą, wypada po prostu blado. Ale wielu ludziom klikło. Zauważ, że ponad ćwierć miliona ludzi tak. już gra teraz jednocześnie na Steamie. To znaczy, Kupiło że znacznie 500 więcej... Złotych. Tak, wydało 500 złotych na, na, na grę, tak, która jest... A. A dodatkowo jeszcze jest Game Pass, są te wszystkie dodatki i tak dalej. Także no to finansowo to się im zepnie. To prawda. No tak. i Pamiętajmy też, że tu nawet czasem nie chodzi wyłącznie o to, ile gra ma do zaoferowania w sferze złożoności, a Czasem chodzi też o setting, tak? I jednak ta gra kontrastuje z Baldur's Gate'em umiejscowieniem swoim i tym, że jednak powstaje znacznie więcej RPG-ów osadzonych w fantazy. Bo Baldur's Gate, co by o nim nie powiedzieć, no to jest po prostu klasyczne tak zwane high fantasy, jeszcze osadzone Forgotten Realms. A Starfield ma jednak tą taką space opera, która sprawiła, że Mass Effect stał się tak popularny i stał się tak mhm. rozchwytny. Ja bym to powiedział jeszcze inaczej, że to nie jest kwestia settingu, tylko tego, że Baldur's Gate 3 ma to do siebie, że jest głęboka i gęsta. Czy, bo ten wolumen świata nie jest aż tak wielki, natomiast, yy, natomiast jeżeli chodzi o Starfielda, to tam jest wielka przestrzeń, ale to wszystko jest takie płytkie. Mm -hmm. I to, no i to jest, wydaje mi się, ten problem. jest jeszcze coś, co dziwi w przypadku takiej gry, że na przykład nie można w zasadzie startować z planety, jak w No Man's Sky, chociażby, gdzie to jest. Gdzie mamy piękne połączenie między byciem w, na planecie i w przestrzeni. Jest to takie płynne mhm. przejście. Tutaj w zasadzie podróżuje się, klikając szybką podróż. I rozumiem, że chodzi tutaj o to, żeby przeskakiwać od razu do miejsca akcji. Z drugiej strony, samo takie, jak, jak ktoś próbował chyba przelecieć w układzie słonecznym do Plutona i to trwało bardzo, bardzo, bardzo długo. Więc. Najbardziej to mi rozwaliło, że ludzie narzekają, że nie można wylądować na Saturnie. I tak ludzie, przeczytajcie jakąś książkę. Ale można wylądować na Księżycu w miejscu, gdzie Apollo wylądował i dostaje się specjalne osiągnięcie. O, tak. Więc jest tam dużo. Tam jest w tej grze dużo dobrego, też. Naprawdę to, to nie jest tak, że, że chciałbym ją, że będę ją jechał, bo, bo to jest modne. To jest gigantyczna gra. Grałem 4-5 godzin, więc to też za mało, żeby jej wielkość odpowiednio docenić. Ponoć, im dłużej się gra, tym jest lepiej. Więc ja pewnie dam jeszcze szansę Starfieldowi, ale muszę szczerze przyznać, że pierwsze spotkanie nie do końca o mnie pyknęło. To przejdźmy do innej, dużej. Czy dłużej, trudno powiedzieć, czy, czy będzie duża premiera, bo jak się porównuje z takimi grami jak na przykład Starfield, które mają o Jezu, budżety na dziesiątki milionów dolarów, jeżeli chodzi o sam marketing, to ta gra może blednąć na jej tle, ale jednak jest tytułem, na który sporo osób czeka, w tym ja. To jest Lies of P. A Souls Like, jak to się zwykło mówić, czy taki mamy, nie mamy Bloodborne 2, no to mamy Bloodborne 2 w domu, tak jest. właśnie takiego jak Lies of P ja jestem zaintrygowany tą grą z kilku powodów, chociażby dlatego, że jest to ciekawy, kulturowy remix historii o Pinokio, czy Pin Pinokiu. Zresztą dzisiaj też bardzo gorąco zapraszam, o godzinie 20.30 będę e, trochę dyskutował, mam nadzieję, ze społecznością na kanale Bez Życia o, o dwóch likeach. Jeden z nich to jest właśnie Lies of Pi, a drugi to jest e, Lords of the Fallen, który ukaże się miesiąc później. Ale muszę. Przy... Do, dobra, może nie powiem na co czekam bardziej, bo to od, od tego jest ten drugi materiał, ale z pewnością jest to tytuł, na który chyba najbardziej czekam w tym miesiącu i znacznie bardziej niż Starfield. Nie wiem na ile Wy jesteście rozeznani w, tej, w tym tytule, na ile macie jego świadomość. Przeszedłem demo. Ma dużo dobrze skopiowanych mechanik z Bladborna. Czekam po prostu na te miejsca urozmaicenia, bo to będzie. Pomijając jakość grafiki, która jest znacznie wyższa, stylizacja to jest jeszcze kwestia tego po prostu co, ile więcej świata zobaczymy. Na razie widziałem jeden oryginalny patent, to jest ten, że Pinokio ma w łapie ostrzałkę i ostrza nam się Tempio. tempią w trakcie pokonywania wrogów i po prostu on sobie robi sz tą ostrzałką sobie ostrzy. To jest taki cool faktor, który trochę reguluje nam tempo rozgrywki. A jest takim ładnym zabiegiem, który wpisuje się, powiedzmy, w mechanikę świata. Więc mówię, jestem zaciekawiony, na pewno sobie to ogram. Pewnie zrobię jakiegoś streama czy coś też po, po drodze, zobaczymy. Natomiast tutaj jest dużo, dużo dobrych, jakby. Em, Sygnałów, że tak powiem, a zapowiada się, że też ta, ta gra nie będzie bardzo duża, co też jest plusem w dzisiejszych czasach, że być może to będzie gra na paręnaście godzin, może pod jedno przejście na przykład. Więc to też będzie, to też będzie myślę, duży plus dla niektórych. Do następnego odcinka naszych polecanek ja sobie zrobię... Jakie, jakąś sztuczną inteligencję, która będzie powtarzała wszystko to co mówi Grzegorz, tylko moim głosem. A <laughs> <laughs> no, tak na no serio, no, w zasadzie mogę powtórzyć tylko co Grzegorz powiedział, bo też grałem w demo, Podobało mi się stylizacja, bardzo ciekawa, w ogóle sam pomysł, żeby z Pinokia no, zrobić właśnie. grę so z i to jest coś niezwykłego. To Ktoś musiał, albo dużo wypili, albo, nie wiem, sobie twórców, a władzę, że zrobię taką grę, no i Sok z gumy no, no, no i zrobili, ale, ale podała mi się. Będę, będę grać na pewno. To nie jest najbardziej przeze mnie oczekiwana gra tego miesiąca, ale jest oczekiwana zdecydowanie, bo może, może to być coś naprawdę wyjątkowo interesującego. Zwłaszcza już nawet nie patrząc na mechaniki, tylko patrząc na to, jak znana wszystkim opowieść o Pinokiu zostanie wprowadzona w świat duszorodnych. I, i to, to mnie bardzo intryguje, jak postacie z Pinokio, czy pojawi się na przykład wieloryb i, i, i walka w wie, z wielkim wielorybem, bo w osioł. Wielkim wielorybie, czyli czy osioł. osioł Właśnie. No tak. Tam jest cała menażeria postaci niezwykle ciekawych. I jak one zostaną. Przetransformowane do, do świata gry, czy, i czy w ogóle zostaną zmienione, to, to, to mnie intryguje. I w ogóle ta postać przypominająca mi troszkę pana Timotiego Szalamę. O Jezu, tak, tak, dokładnie, to tak, samo tak, jest tak, 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 w tym momencie, i ja tak samo, u, coś tu słabo ze stroną im działa, ale. Dokładnie to samo pomyślałem, kiedy zobaczyłem tę okładkę. Jasne, tutaj trochę mło, młodziej wygląda ten, ten bohater i widać, że to jest Młodsze tak rysy nieco, ale wciąż tak. To jak pierwszy raz zobaczyłem, to, to kto wsadził tego do, do gry, tak? Tak, Polatryda. Tak. No tak, ja muszę że na mhm. pewno, na pewno zagram, zwłaszcza, że będzie w Game Passie, więc... Mhm. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić w pudełku, to jest zaskakująco tania, bo jest za... 60% ceny Triplea, więc tam jest za cena 130-150 okay. zł. Co o, tak jest kuczy. też wskazuje na to, że wolumen tej gry będzie mniejszy, a to też jest powiedzmy zaleta. To jest zaleta, obecnie to jest zaleta. Bo ja się boję właśnie takie gry jak Starfield trochę mnie oni śmielają. Bo jak sobie pomyślę, że muszę, żeby ją w pełni docenić, to muszę zainwestować kilkadziesiąt albo ponad 100 godzin, to się robi problem. To ja jeszcze podbiję to, co napisał Kafarus w tym momencie na czacie. Uważam, że po pierwsze, nie do końca uzasadnione jest porównywanie tej gry wyłącznie do Bloodborna, bo stylistyka naprawdę przypomina Dishonored, naprawdę przypina Bioshocka, no, szczególnie jest wiktorianski klimat, tak, to jest. Dokładnie coś... tak, ale ja bym powiedział jeszcze Arkham City. No jak ja patrzę, na przykład w tym momencie, to, co udostępniam, jak ja patrzę na design tych postaci, jak, jak patrzę na taką brudną stylistykę miasta, to naprawdę momentalnie myślę o Arkham City albo Arkham Knight i, i widzę echa tych gier również tutaj, co uzasadnia istnienie tej gry poza zestawianiem jej wyłącznie z tytułem jakim jest Bloodborne. Z tego mm -hmm. co wiem gameplayowo to też nie jest kalka Bloodborna, tylko, tylko czerpie też trochę innych slasherów japońskich niż tylko i wyłącznie souls slajki. -like Ale panowie przeskakując teraz do trochę innego medium a mianowicie filmu. Film o miłych, poczciwych, starszych panach, czyli Niezniszczalni cztery. Chciałem, chciałem umieścić ten film na liście, ponieważ mam głębokie przekonanie, i nie tylko ja, że absolutnie nikt na ten film nie czeka. Znaczy, na, na... Tak, to, to jest po prostu bez mózga rozgrywka. Ja na, rozrywka, ja na to po prostu pójdę się pośmiać i mam nadzieję, że, że no, do metr mi nie wywali. Ale nie, chodzi mi o coś do, dobitniejszego. To znaczy, prognozy yy, sprzedaży biletów są zatrważające. Yy. A teraz są jeszcze niższe, dlatego bo ogłosili, że będzie R-rated, a nie od 13 lat, jak yy, wcześniej. No ja nie wiem, czy, o, ciekawe, czy, czy, czy poprzednie nie były R-rated. Nie. nie miały tej kategorii. Ok. No w każdym razie mam takie wrażenie, że ta seria nieszczęsna, za którą nie przepadam, czyli Fest, kiedyś to był Fest and Furious, ale od dziewięciu części to jest po prostu albo Fest, albo Furious. Czy jak rodzina załamuje fizykę? Tak, jak rodzina załamuje fizykę, to, to, to gdzieś zjadło to, co wyróżniało Expendables, czyli niezniszczalnych. Natomiast ta, ta, ta czwarta część, nikt o nim nie prosił. Ja jakby pozostaje zupełnie obojętny, natomiast czytałem faktycznie prognozy, które są, no, zatrważające dla tego filmu, jeżeli chodzi o, o potencjalną frekwencję. Mnie tylko ciekawi to, że mamy tutaj aktorów z dwóch rewelacyjnych filmów kopanych z, powiedzmy, mniej, z bardziej niszowego kina, czyli Tonego Jah i zapomniałem jak się nazywa, jak miał na, na imię Waze czyli aktora z Ong Bak i aktora z The Raid, więc no. mamy tutaj dwóch wybitnych po prostu aktorów kina kopanego z młodego pokolenia, którzy pe pewnie pochwalą się ciekawymi ruchami w filmie. E, będą mieli ze dwie, trzy swoje scenki i tyle. <grywki> Może ewentualnie zginą, z, zginą w chwale, ale stawiam, że tak powolutku chyba też e, Sylwester Stallone tutaj będzie zauważył, że jednak może warto ze sceny zejść, bo już to było troszeczkę sugerowane w trzeciej części. Tym bardziej, że naprawdę fajny był film Creed i, i rola Sylwestra Stalona w tym, że gdzie pełnił funkcję mentora dla głównego bohatera tak. Adonisa mhm. i kurczę, no fajny. Jakby, wydaje mi się, że rzeczywiście pierwsi niezniszczalni trafili w jakiś taki nerw. Um, nostalgii. Na, naszy, nostalgii, naszych oczekiwań popkulturowych, które można porównać też właśnie z taką na przykład nową falą gier RPG, prawda, że nagle nam się znowu zechciało grać w takie izometryczne RPG, powstał Pillars of Eternity, Wasteland i tutaj tak samo, kurczę, dlaczego by nie, upro... dlaczego, dlaczego by nie odrzucić tego, co mnie strasznie irytuje, Tutaj nawet nie chodzi o polityczną poprawność, tylko o takie zubażanie filmów, jeżeli chodzi o przemoc i sprowadzanie ich do sztucznie wymuszonej kategorii, nie wiem, tam PG-13 to się nazywa chociażby, gdzie nagle filmy przestały być brutalne, chociaż mówiło o brutalnych rzeczach. I niezniszczalni perfekcyjnie wstrzelili się we właściwy moment i pokazali... My wiemy, że ten tęsknicie za takim kinem. Możemy je zrobić na swoich zasadach, ale będziecie czuli się tak, jakbyście wrócili wehikułem czasu do dobrych lat 80. i kaset VHS. Ja dokładnie to czułem, kiedy oglądałem pierwszych i drugich niezniszczalnych. Byłem naprawdę zadowolony z tego filmu, ale mam wrażenie, że to minęło, że, że coś się stało i nie, nie do końca, że jakby pojawiły się inne filmy, które potrafią wycisnąć więcej z tego gatunku, ale nie są tak. Hmm, tak zapatrzone w przeszłość. Rysławie, masz tu jakiś komentarz? Znaczy, ja się bardzo dobrze bawiłem na pierwszych i drugich, trzecich już nie oglądałem, muszę, muszę nadrobić. Nie wiedziałem, że kręcą czwórkę, ale cieszę się, że kręcą. Może nawet pójdę do kina, bo ja mam jakąś dziwną słabość do pana do pana Sylwestra. To jest jednak, jak na swój wiek jest w fenomenalnej formie, co zresztą pokazuje. I, i to jest, że jest w stanie zachęcić cały czas taką rzeszę aktorów do udziałów. Projekcie bardzo takim, no. Nastawiony chyba tylko na. Oni się, mam wrażenie, dobrze bawią, kiedy kręcą te filmy. I nie wiem, czy robią. Wiadomo, że robią je też dla pieniędzy, ale nie wiem, czy jest to tak na tyle ważne, by słaby ewentualnie wynik tego czwartego filmu nie spow... sprawił, że nie będzie piątego. Ja, ja no. to bym chętnie zobaczył. Um... Konana, nowego Konana, A, w którym weź, Jason weź, Jason Momoa by zagrał główną rolę. Aha. Nie, Jason Momoa nie pasuje na Konana. A Schwarzenegger nie. mentora po prostu starego tak. Konana, ta, który siedzi tak na tronie. I tam. Ja teraz <noise> czytam Konany, w ogóle ja zbieram Konany, jestem wielkim fanem, jestem koneserem Konana. Konanserem. Konanserem jestem i kurczę, widziałem też ten serial Konan i jest tylko, jest tylko jeden, od twórca roli, jeśli chodzi o, o, o wersję filmową i to jest Arnold. No kurczę, to jest, on, zost on się urodził po to, żeby zagrać Konana. Ale to, to, to też byłby ciekawy koncept, gdzie oglądamy Konana, ale no, no już nie tak potężnego jak kiedyś. No ale już... Arnold kil kilkukrotnie już sugerował, że powstaje Conan Król. I nawet było zdjęcie jego z, na, na tronie, nie to, które jest na koniec Barbarzyńcy. To ku, tylko... dokładnie to napisał w tym momencie na czacie. Mhm. Tak. I, I no chciałbym chciałbym zobaczyć. Conan. Nie, nie z panem Jasonem, bo on zrobił już, Conan, był już konan z panem Momą i on jest on jest załadny. Faktycznie był konan z Momą. Zapomniałem. Nie, nie. Faktycznie. Nie, on był, on był. To nie był dobry film. To prawda. Brakowało tam takiego prymitywizmu, ale, ale dobrze rozumianego scenariusza Johna Miliusa i, i, i bardzo takiego surowego podejścia do materiału źródłowego. Kurczę. No brakuje, brakuje mi Konan Barbarzyńcy. Bo Konan Niszczyciel to już jest inna rzecz. To, to, już, to już nie jest tak dobry film. To jest ogólnie bardzo średni film, ale Konan Barbarzyńca to jest. No. Dzieło wspaniałe, moim zdaniem. Natomiast no, jeszcze, jest... jeśli mogę powiedzieć. Tak. O. Właśnie, chciałem powiedzieć jeszcze coś o niezniszczalnych. I chyba mi wyleciało z głowy, co chciałem powiedzieć. To, to kontynuuj. To jak Zaleźmy sobie przypomnisz, teraz. to daj znać. Tak. To ja przechodzę do filmu, który wzbudza pewne kontrowersje. I chciałbym się do nich odnieść. To jest Sound of Freedom, Dźwięk Wolności. Film, uh -huh. który powstał w 2018 roku. A I e, dopiero później trafił do dystrybucji kinowej. E, film wzbudza kontrowersję, dlatego że nie nieintencjonalnie, bo naprawdę nie taka była intencja Alejandro Monteverde, czyli e, reżysera, został połączony z niezwykle. Szurskimi teoriami takiego ruchu amerykańskiego z QAnon. Proud Boys? A, QAnon. Nie, nie, QAnon. To znaczy, QAnon. Ja, ja wiem, że to, co tak, teraz tak, powiem, zabrzmi nieprawdopodobnie, ale przyrzekam wam, że nie zmyślam ani jednej rzeczy. Otóż jedną z teorii QAnon jest to, że istnieje jakaś tajemnicza kabała. Stowarzyszenie, które tworzą liberałowie i lewicowcy, czy lewacy, związani z amerykańskim establishmentem, oczywiście po stronie demokratów, którzy porywają dzieci. I piją ich krew, ponieważ zawarta w nich adrenalina sprawia, że dzięki temu są młodzi wiecznie. Jakby ja nie żartuję, to jest. To, to nawet tak, nie jest tak. znutą nutą to jest prawdziwe. Stąd Za każdym się... razem jak to słyszę, to dalej po prostu nie wierzę, że ktoś w stanie był to wykoncepować i kogoś do tego przekonać, ale tak. Stąd się wzięło na przykład tak zwany Pizzagate, tak? czyli że właśnie um, Hillary Clinton prowadzi jakiś tam ukryty, podziemny krąg ludzi, którzy porywają właśnie dzieci i ona pije krew dzieci, żeby, żeby być wiecznie młoda. Ja, na, ja naprawdę nie zmyślam, tak? to, są, to są rzeczy, które gdzieś tam krążą i, i spajają ideowo bardzo duże rzeczy, bo to miliony osób w Stanach Zjednoczonych głównie. I teraz Alejandro Monteverde zrobił film, który bardzo niesłusznie jest podpinany pod to, bo opowiada o, i zresztą jest oparty Panie na Ballardzie. faktach, tak. opowiada, jest oparty na faktach i opowiada o człowieku, który walczył z grupami porywającymi dzieci i wykorzystującymi je seksualnie. I intencje naprawdę są szczere, intencje są dobre, podobno ten film jest naprawdę niezły. Bardzo Szak wysoko oceniany. Bardzo wysoko nie, ale, ale, ale jest dobrze oceniany, bardzo dobrze przez widzów, nieźle przez krytyków, podobno szarpie za strony emocjonalne. Owszem, jest, trochę się wpisuje w takie mocno, jest takim trochę kinem chrześcijańskim, tak, bo ten, ten bohater został też później mormonem. Część producentów jest też właśnie zaangażowanych właśnie ze strony takiej stricte konserwatywno-chrześcijańskiej powiedzmy, ale no, Niektórzy właśnie mówią, że to jest mhm. jeden z bardziej chrześcijańskich filmów wydanych w tym roku no, ze względu właśnie na te powiązania tam z producentami. Ekstra, ekstra... Ale jakby w ogóle obok tego, to sam film się po prostu broni całkiem nieźle. Dokładnie, jakby chciałem oddzielić aurę, która urosła wokół tego od tego, czym faktycznie jest film. Nie jestem w stanie go cenić, bo go nie widziałem. Natomiast jeszcze przeczytam komentarz ekstraordyna, ekstraordynaryjny cichy luj niebiesko oki Maharadża. Bardzo lubię ten nick. Napisał, że przecież Kawizel, czyli Jim Kawizel, otwórca głównej roli w tym filmie, jest znanym orędownikiem tej teorii, więc nie jestem pewien, czy to jest tak nieintencjonalne. Otóż nie. Nie jest orędownikiem tej Nie tej jest, teorie. dokładnie nie tak. Nie jest... jest orędownikiem. E... Pan Jim Kawizel jest bardzo głęboko wierzącym chrześcijaninem, katolikiem. Tak. I, I tyle, no. Wiem, Czytałem i oglądałem wiele, wiele wywiadów z nim, i wydaje się, wydaje się, ja go nie znam oczywiście, ale wydaje się być bardzo szczerą osobą, która chciała nakręcić bardzo szczery film o bardzo poważnym problemie którym jest handel dziećmi. Dokładnie tak. Więc ja tutaj nie widzę nic, nic złego w tym, wręcz przeciwnie, z, z, radością, z radością go obejrzę. A, a pana Jim'a bardzo lubię, bo był jeszcze w świetnym serialu. Persons of Interest. No, interest tak. Mhm. tak. No. Oprócz oczywiście jego roli, jego roli w pasji Mala Gibsona, z której chyba jest najbardziej znany, no to tak. był jeszcze To jest dobry aktor. Dobry aktor ma. Ne, tak, pewną szlachetność w sobie, tak. no, ma, też, ma też poglądy, których ja głęboko nie podzielam i. E, e, są jego wypowiedzi, co do których no, naprawdę mi się nie przychylił i jest mi do nich bardzo daleko. I faktycznie posądza się go o to, że wyznaje niektóre teorie tego ruchu Kiwanon, ale naprawdę czytałem jego wypowiedzi i czytałem wypowiedzi także tego reżysera Alejandro Monteverde, bo właśnie o tym filmie zrobiło się głośno, kiedy ruch Kiwanon zaczął go wspierać. Znaczy zaczął wykupywać na przykład bilety w salach kinowych, bez względu na to, czy pojawili się ludzie, czy nie. Po prostu wykupywali bilety po to, żeby windować ten film do góry, bo ich zdaniem, zdaniem członków tego ruchu, potwierdzał ich szalone teorie. No i wiadomo, reżyser odcinał się od tego, ale stwierdził w pewnym momencie, kurczę, no jeżeli to pomaga promocyjnie mojemu filmowi, no to zostawię to samemu sobie i trochę go rozumiem. Natomiast Jim Caviezel zdecydowanie nie został złapany za rękę. Nie ma takiej wypowiedzi, która wspierałaby te dziwne teorie, które, które w jakiś sposób... Łączą ze swoimi um, w, w, poglądami czy, czy właśnie teoriami uh, spiskowymi uh, członkowie ruchu Qanon. Także ja będę tego filmu bronił jako niezależnego dzieła i będę bronił także intencji autora, jakim jest Alejandro Monteverde. I także tego, że człowiek, który jest portretowany w tym filmie, czyli rzeczywiście ten były agent CIA, który potem stał się Mormonem i wciąż pozostaje zaangażowany mocno humanitarnie, sam sobie zażyczył, żeby Jim Cavizel zagrał go. I nie ze względu właśnie na jakieś dziwne teorie, tylko ze względu na to, że jest również człowiekiem wierzącym i że po prostu był jego fanem. Więc będę starał się oddzielać. Całą tę aurę, która narosła wokół tego filmu, od tego, jakim jest sam ten film, i zachęcam, żeby się samemu przekonać, jak wypadł. To panowie, szybko przeskakując teraz do seriali, żeby jeszcze bardziej namieszać. Um, zbliża się serial, który będzie miał trzeci sezon i jest dość interesujący, bo to jest um, serial, w którym um, palce maczał um, pisarz Jakub Żulczyk, który. Dopiero co maczał palce w Warszawiance. To też był film, podobnie jak. czy serial, przepraszam, który podobnie jak Sound of Freedom, o którym przed chwilą mówiliśmy, trafiał na półki, musiał znaleźć sobie właściwego dystrybutora czy odpowiednią platformę streamingową. Tak jak Żulczyk też zrobił scenariusz do pierwsze, pierwszego sezonu, drugiego sezonu i trzeciego sezonu Belfra. Czekam na ten trzeci sezon, bo Belfra jest dla mnie trochę jak, jak serial True Detective. True Detective miał znakomity pierwszy sezon i Belfer miał znakomity pierwszy sezon. Tak, True Detective miał fatalny drugi sezon i Belfer miał fatalny drugi sezon. I tak. True Detective miał naprawdę dobry trzeci sezon i mam nadzieję, że przynajmniej taki będzie właśnie trzeci sezon Belfra. Nie wiem, czy ktoś z Was widział czegoś... Ja taką anegdotkę, anegdotkę proszę, bo nie oglądałem ani pierwszego, ani drugiego sezonu, a wyobraź, wyobraźcie sobie, że zwróciła się do mnie. Jakiś czas temu agencja reklamowa z zapytaniem, bo im wychodzi z obserwowania mojego profilu na YouTube i, i zaangażowania widzów, i, i widząc, kto mnie ogląda, że moja publiczność właśnie ogląda Belfra. <laughs> I czy nie chciałbym <laughs> przygotować materiału na temat trzeciego sezonu? Co ja powiedziano, to jest mi bardzo przykro, ale by to było bardzo nieszczere też z mojej strony, bo ja nie widziałem ani pierwszego, ani drugiego sezonu, więc dziękuję, dziękuję bardzo. Ale w sumie teraz sobie pomyślałem, że mógłbym polecić ciebie, Filipie. Więc napiszę do nich jeszcze. Dzisiaj. Ja dostałem, ja dostałem kod do pierwszych A. trzech odcinków, zamierzam je obejrzeć i zamierzam A. zrecenzować w przyszłym o. tygodniu. Także. No właśnie ja bym mówię, jako że nie widziałem ani jednego sezonu, to gdybym teraz się wypowiadał na ten temat, to byłbym no po prostu nieszczery. Więc powiem, ale... Dziękuję bardzo, ale ten. No to, to cieszę się, że do ciebie to. to, to, to... Pierwszy sezon Belfry jest naprawdę bardzo dobry. Mhm. Y drugi jest ab absolutnym nieporozumieniem, ale polecam pierwszy sezon Barfa. Ja nie wiem, co się, co się w ogóle stało z ja w drugim sezonie. Miał gorszy czas, nie wiem, oddał to komuś, tylko się bał przyznać, nie wiem, miał po prostu, wtedy musiał jakąś książkę pisać. Kiwie, ja, ja, no. To, to, to... Ja Żulczyka bardzo lubię, i z jego, i z jego książek, i do Świateł też, przy którym scenariuszu opracował w sensie przy, przy seriale HBO, no to też, to było bardzo dobre doświadczenie, no bo miał fenomenalną rolę serial. No i Warszawianka też jest z bardzo ciekawym serialem, do którego, powiedzmy, podchodziłem trochę jak pies do jeża, ale ostatecznie byłem bardzo z tego zadowolony. A tutaj w tym drugim sezonie Belfra to nie wiem, co się tam podziało. To ja korzystając z okazji, skoro zatrzymaliśmy się przy, przy Jakubie Żulczyku, Pośród rzeczy, które polecam z zeszłego miesiąca, właściwie w zeszłym miesiącu zakończył się ten serial, to Warszawianka jest naprawdę miniserialem wartym obejrzenia. Wydaje mi się, że ten, że ten serial wykręcił numer widzom, bo bardzo wiele osób spodziewało się takiego polskiego Californication. Ten, ten serial w ostatnich trzech odcinkach naprawdę wyciąga dywan pod nóg widza. Dzieją się tam rzeczy wstrząsające, bardzo mocne, Zahaczająco problemy alkoholizmu, uzależnienia, zahaczająco problemy depresji. I no, no, nie jest to nic nie zdradzając w pewnym momencie ten, ten, ten serial usypia naszą czujność, żeby wprowadzić naprawdę ciężkie wątki, ciężkie tematy. I zrozumiem, jeżeli ktoś stwierdzi, że nie ma siły oglądać dalej, ale jednak bym zachęcał, żeby obejrzeć całą warszawiankę. To jest jedna rzecz. Aha, i to też naprawdę mo może na to wskazywać tytuł, ale to nie jest serial, który opowiada o Bon znaczy, Ok, znaczy, okej, opowiada o Bon vivancie, ale nie człowieku, który za zawsze się przelewa, któremu zawsze sprzyja los, który ma masę pieniędzy, jak to często jest w polskich serialach, że widzimy bohaterów, którzy są wyższe Klasy średniej, mieszkałem na jakichś tam pięknych, zamkniętych osiedlach, mają apartamenty w Warszawie, które kosztują półtora miliona złotych. Nie, nie, to nie jest taki gość, to nie jest taki bohater, a to, że wydaje się, że ma wiele szczęścia, nawet więcej niż powinien mieć w życiu, w pewnym momencie wraca i gryzie go mocno w zadek. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć a propos Jakuba Żulczyka. Jakub Żulczyk wczoraj ogłosił, że w tajemnicy przed wszystkimi napisał kontynuację Ślepnąc od światu, które uważam za jedną z najlepszych polskich książek ostatnich lat. I jeden z najlepszych mini seriali, jakie powstały w Polsce, i będzie się nazywał, czy będzie zatytułowana ta książka pewnego razu w Warszawie. I ja no nie mogę się doczekać, ale tym bardziej nie mogę się doczekać adaptacji serialowej, bo mam nadzieję, że ją ponownie dostaniemy. To, co, to, co pan Andrzej Frycz zrobił w, w serialu Ślepna z odświateł, jest, jest niedopis, a on mnie straumatyzował na zawsze. Ja zobaczę prawie. No i nie podoba głos. mi się No, <laughs> no, no, no. no, no, no. no Nie podoba się. <laughs> <noise> Także tyle, tyle, jeżeli chodzi o Jakuba Żulczyka, tyle, jeżeli chodzi o pewne newsy. Ale zostając w temacie seriali, to jest coś, na co czekam z utęsknieniem. Zaczęliśmy tę naszą dzisiejszą rozmowę od Mario i adaptacji se serialowo-filmowych gier. Tak mogę powiedzieć, że Castlevania jest pierwsze piące najlepszych adaptacji gier wszechczasów. I nie mogę się doczekać Castlevania Nocturn, które ukaże się już teraz w tym miesiącu. Bo najwyższy czas. Nie wiem, czy wiecie, zapowiedziano Castlevania Nocturne jakieś 3 lata temu, albo 4 nawet. I kompletnie słuch zaginął o tej produkcji. I nagle wychodzi informacja, że ukaże się jeszcze w tym miesiącu. No ja czekam. No, poprzednie części. No tutaj w ogóle przechodzimy w czasie bardzo mocno do przodu. Opowiadamy o trochę właśnie. Już w innym momencie rodu Belmontów, ale jednocześnie mamy tą samą jakość animacji. Będziemy mieli na pewno tą samą jakość powiedzmy. Mam nadzieję, jakość scenariusza, ale widać tutaj, że powiedzmy już te zabiegi w tych scenach z trailera Zwiastują coś bardzo pozytywnego, mam nadzieję, że to nie jest tylko złudzenie. No, przekonamy się, jak można zrobić adaptację gry, kiedy nie ma się faktycznie mocnego materiału źródłowego w postaci konkretnej fabuły, tak? No, bo to jest coś innego i nie wydaje mi się, żeby to w jakikolwiek sposób nawiązywało do jakiejkolwiek gry. No, mamy po prostu poniekąd spin-off tego, co widzieliśmy w pierwszych trzech sezonach tej właściwej Castlevanii, prawda? No, ja nie kojarzę żadnej Castlevanii, no która właśnie. się dzieje w czasach rewolucji francuskiej. Dokładnie. Ale Richter, e, Richter, o ile dobrze pamiętam, gdzieś w którejś Castlevanii występował, tylko muszę sobie przypomnieć, której. E, natomiast stawiam, że właśnie tutaj może to wychodzić poza e, uniwersum samej gry albo e, serii gier, bo tutaj e, stawiam, że to nie będzie odniesienie ani do Symphony of the Night, ani Round of Blood. Ani tych jeszcze pierwszych, wcześniejszych części, to nie będzie też Lord of Shadow, więc, bo to dalej nie te, cza nie te czasy, nie te daty. Lord więc... of Shadow to jest w ogóle tam 9-10 wiek, chyba. Tak, bardzo, tak, nie? tak, dokładnie. Także tutaj możemy dostać faktycznie scenariusz wymyślony na nowo, i to może być faktycznie obawa tutaj, że nie dostarczą, bo nie będą mieli tych wszystkich motywów, które się przewiną, przewiną, przewinęły poprzednich częściach właśnie serialu, gdzie mieliśmy wręcz niektóre pojedynki rozpisane tak samo jak w grze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj może to wyglądać inaczej, no ale te, te adaptacje powiedzmy na tyle rozbudowały lore świata i dobrze podjęły wątki, więc liczę, że tutaj scenarzyści z rozpędu jednak coś dobrego popełnili. Widzę, że kilka osób napisało na czacie w odpowiedzi na nasze zastanawianie się nad tym, czy to jest jakkolwiek oparte na którejkolwiek części Castlevanii. a Kira napisał, że to będzie na bazie Rondo of Blood i Symphony of the Night według oficjalnych informacji. A, czyli okej, okay, dobra, czyli miałem jednak gdzieś, gdzieś mi to świtało. A Drake Little z kolei są Castlevania Harmony of Despair i Castlevania Portrait of Ruin. I Castlevania Rondo of Blood, więc nie wiem, to wydaje mi się, to jest tak zwany name dropping. Rzucacie wszystkie tytuły, jakie możecie rzucić, i zobaczymy, co się przyklei. No ja. Już patrzę w, w lorsy oficjalne. Rondo of Blood. Okay. Richter Bellblond jest bohaterem w Rondo of Blood. Czyli okay. jednak, okej, okay. to Czyli ciekawe. Jednak. Tylko ciekawe, czy jest osadzony w tych samych czasach, i, i, i postać jest dokładnie w tych samych czasach, czy po prostu postać się pojawia, ale w innych. Hmm. No to, to też tak może być, bo stawiam, że autorzy też będą chcieli zmienić troszeczkę stylistykę, może w tym wszystkim. Mm -hmm. Bo już mieliśmy dużo średniowiecza, więc tak. może teraz czas właśnie przejść troszeczkę do, do, do innej epoki i pokazać troszeczkę inne problemy. Też. Aha, i Damian napisał, że ludzie piszą, gdzie był Richter, więc tak naprawdę Richter pojawił się w masie tytułów. Okej, okay. ciekawe, to, to jest do sprawdzenia. jeszcze Falez napisał, że Ronda of Blood dzieje się w 1792, więc wszystko się zgadza. No tak, no, okay, A, no to okej, okay, no to dziękuję za mądrość tłumu, bo zostaliśmy tutaj naprawdę solidnie skorygowani. Dziękuję Wam za to bardzo. Um, zostając przy serialach, wydaje mi się, że to jest najbardziej oczekiwana przeze mnie produkcja tego miesiąca obok jeszcze jednej. To jest Gen V, um, który chyba można by tłumaczyć jako Gen V, czy Gen V, jak, jako generacja V, ale to jest um, odprysk. Czy też spin-off od serialu The Boys. Opowiadający o młodszej generacji bohaterów, czy też superbohaterów, których można uzyskać poprzez modyfikacje genetyczne. I z tego co widziałem, jest to serial, który zawiera dokładnie to, za co ja pokochałem The Boys, czyli absolutny absurd szaleństwu i kuriozum do sześcianu z nieznośnie czarnym humorem. Połączony z odrobiną świeżości, którą wnoszą bohaterowie inni niż ci, których znamy, a przede wszystkim młodsi. Więc no, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać tym bardziej, że twórcami są ci sami ludzie, którzy stworzyli serialowe The Boys. No, w komiksie było, było kilkakrotnie takie młodsze grupy superbohaterów. Z którymi chłopaki się rozprawiali na różne przeokrutne sposoby, bo, to by, bo, te, bo ci superbohaterowie, to by ci młodsi byli jeszcze bardziej zdegenerowani niż Dokładnie. ci starsi. Dokładnie. I są mnie ciekawi, co, tu, co tutaj będzie pokazane, bo ci młodsi by byli pozbawieni wszelkich hamulców. Dostali nieograniczoną władzę teoretycznie, może moc nieograniczoną i, i robili z nią obrzydliwe rzeczy i chłopaki musieli się nimi, chłopaki oraz niewiasta, musieli się nimi odpowiednio zająć i co się skończyło dla tych młodych, no niefortunnie, tak bym powiedział. Polecam komiks cały czas, to jest A ja nie. Wiesz, a ja nie. Ja powiem, nie? wróciłem niedawno do komiksu i jestem wielkim fanem serialu i uważam, że serial jest znacznie lepszy niż komiks. Mhm. Ja mam poważny problem z komiksem, mimo że uwielbiam tego autora. To jest, jest naprawdę. Komiks jest obrzydliwy. Jest naprawdę taki tak sam. Jest. Jest to jest totalna jazda po bandzie. Tam w ogóle nie ma świętości. Tak, tam tylko był, mam takie czasy. Był... Rzeźnik w komiksie jest tak odpychającym typem, że jak czasami się łapiesz na tym, że podoba ci się to, co on robi, to czujesz do siebie taki lekki wstręt. Natomiast w serialu. Rzeźnik jest fajnym gościem, no i przystojnym takim, nie? a w komiksie to jest bandzior totalny. No. no nie, no dialogi Więc... są znakomite w The Boys i, i ma swoje złote myśli Butcher czy też Rzeźnik w, w komiksie, natomiast problem jaki mam z komiksem jest taki, że autor nie cierpi komiksów superbohaterskich i korzysta z każdej okazji, żeby to podkreślić, jak bardzo gardzi superbohaterami, i wydaje mi się, że jego potrzeba szokowania odbiorcy przyćmiła tempo fabularne. I ja, na przykład, odpadłem, odświeżając sobie ten komiks, nie wiem, na 40 chyba numerze. Bo miałem już dość. Miałem wrażenie, że naprawdę kręcimy się w kółko. I oglądamy niepowiązane ze sobą specjalnie mocno historyjki, które pokazują jak pozbywamy się kolejnych superbohaterów, ale nie prowadzą do żadnego rozwoju ani postaci, ani jakiegoś punktu zbieżnego dla wszystkich bohaterów, który rozwiąże główną intrygę. Miałem z tym bardzo poważny problem. Serial nie ma takiego problemu. Um... Także, ale zgodzę się podobnie, Preacher, bo pisze Damian Perka. Też komiks jest o wiele bardziej obrzydliwy, ale jednak Preacher faktycznie tegoż samego autora, o ile się nie mylę, był lepiej skondensowany. Miałem takie wrażenie, że chociaż był obrazoburczy, możliwie najbardziej, był obrzydliwy, to, to gdzieś miałem poczucie, że silniej był osadzony na, na trójce głównych bohaterów, a w szczególności na tytułowym Kaznodziei i, i troszeczkę bardziej. Mniej spełniał zachcianki autora, które były czymś nieprzepracowanym, jak w przypadku The Boys. Tak jest, takie jest trochę moje zdanie. Okej, okay, to ciekawe, ciekawe spojrzenie. Ja, jako że znałem komiks znacznie wcześniej, to mimo, że serial bardzo mi się podoba i wolę zdecydowanie niektóre postacie w wersji serialowej, znaczy w zasadzie głównie rzeźnika wolę w wersji serialowej, bo jak już powiedziałem, w komiksie miałem po prostu brzydzi, to, to ostatecznie wybieram komiks. Ciekawostka, że. Mm, kurczę, jak się nazywał bohater. Główny bohater tak naprawdę The Boys. Um, Szkod. Zapomniałem teraz, jak się nazywał. Główny bohater The Boys. Już sprawdzam. Będzie, bo przecież jego w serialu gra Jack Quaid. Ten mały, mhm. tak? Tak, tak, tak. Dełby. Eee, znaczy, tak. Hughie, oczywiście Hughie. To Hughie. ciekawostka jest taka, że Hughie był w 100% wzorowany na innym. No na ojcu jakby Hughie'a jest serialu. Dokładnie, tak. na Simonie Pegu. To jest Simon tak, Peg, tak. jak sobie zobaczycie Simona Pega i otworzycie sobie dowolną stronę The Boys, na której pojawia się właśnie Hughie, to zobaczycie, że Hughie to jest właśnie Simon Peg i tak. Simon Peg zagrał ojca. To jeżeli chodzi o... chyba że Grzegorzu, chcesz jeszcze coś dorzucić do Gen V? E, to ja liczę, że... Pocisną e, zgodnie z komiksem na tyle, na ile się daje, na tyle, na ile telewizja pozwoli. E, co prawda, właśnie wydaje mi się, że ze względu na inną wrażliwość medium i widzów to będą musieli przemyśleć. E, czy chcą się kompletnie zatracić w tym cały rozpierdziel, czy jednak przekażą jakąś treść jeszcze z tym związaną, bo to jest ryzyko, że mogą odlecieć? Nie pokażą nigdy, to jest nie Nigdy, to. Nie nigdy ma szans. bo niektóre rzeczy w komiksie są absolutnie, zwłaszcza relacje szefa szkoły z studentami, to jest w ogóle masakra. E, żeby tylko delikatnie nawiązać, natomiast jeszcze a propos preachera, tak mi się przypomniało, że właśnie preacher nie miał wypełniacze. On był tak. bardziej skondensowany, i wydaje mi się, że serial tutaj, jak nie próbował odzorować komiksu, to jednak absolutnie nie dociągnął do oryginału, nie przeskoczył go absolutnie. A w przypadku The Boys być może tak jest. I tutaj jestem w stanie się przychylić, że serial jest lepiej skonstruowany miejscami niż komiks. Jeszcze... Natomiast w drugą stronę jest w przypadku Preachera. D całkowicie się z tą zgadzam. Adam Woszczak jeszcze napisał, że Punisher Gartha Ennisa był ciekawym przedstawieniem podstarzałego Franka Castle. To ja zaznaczę, że właśnie ten autor Garth Ennis i jego, jego Punisher przywrócił mnie w ogóle do czytania komiksów w 2006 roku. To, to była wybitna seria, która. Na, było wtedy coś takiego taka seria wydawnicza, która nazywała się Marvel Max. Czyli um, tytuły Marvela, które były dla dorosłych. E, czyli rzeczywiście oni się nie cenzurowali, było tam dużo krwi, było dużo przemocy, było dużo przekleństw. Taki powinien być Punisher. I w, e, troszeczkę właśnie w nurcie tego Punisher Max, który wychodził e, spod pióra Gartha Enisa, powstał film e, z 2000. 8 albo 9 roku. Warzone. Warzone, Dokładnie. Warzone z niestety już nieżyjącym fantastycznym Rejem Stevensonem, który był najlepszym ekranowym Frankiem Castle, jakiego dostaliśmy. Więc tak, bardzo polecam. Oczywiście ja zachęcam, żeby sięgnąć po The Boys Comics. Ja po prostu uważam, że serial jest po prostu znacznie lepszy. Zachęcam bardzo, żeby sięgnąć po Preachera, ale zachęcam też, żeby sięgnąć po tegoż samego autora, Pani Shera, bo jest naprawdę znakomity. To. Jeszcze? Hellblazer. Proszę. Jeszcze. Ojejku. Nie no jego Hellblazer to jest, nie no w ogóle Hellblazer jest czymś. Hellblazer jest u mnie na półce tam za mną i bardzo często jak, jak odsunę troszkę fotel to tam widać sylwetkę pana Johna Konstantyna, czy też jak niektórzy wolą Konstantajna popalającego sobie papierosa, więc Hellblazer jest jednym z, jednym z moich ulubionych po, komiksów. Ponoć kręcą drugi film. Giano. No, Giano. No, to tak, no, oni tak nice. mówią od 10 lat. I... Nie, Giano, to, wiem, tak fizzlują strasznie. Powiem tak, postać zupełnie nie pasująca do komiksowego odpowiednika, ale ja bardzo lubię ten film. No, tak, wiem, no, lubię no, ten film. Ja, 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 Peter Stormer ja jako szatan to jest coś, to coś absolutnie pięknego. Um, David jeszcze napisał, że może nie we wrześniu, ale idzie sezon drugi Invincible. Uh, tak, Invincible niezniszczalny jest też jednym z lepszych komiksów, jakie czytałem, Aha. i moim zdaniem troszeczkę lepiej zachowuje właśnie tę równowagę dekonstrukcji superbohaterstwa, no bo to też The Boys zrobiło, ale nie w tak wulgarny sposób i robiąc coś, czego The Boys nie umie moim zdaniem w komiksach, czyli rzeczywiście grając na strunach emocjonalnych, sprawiając, żeby się, tak jak powiedziałeś, Rysławie, Ciężko, ciężko polubić Boczera w komiksach. Nie, moim zdaniem się nie da. Go no właśnie. A, a bohatera Invincible naprawdę można z nim empatyzować, sympatyzować, współczuć mu bardzo często. A w, a w przypadku także film, serialowego Butchera również, szczególnie w trzecim sezonie. To teraz, panowie, to jest um, mini serial, który będzie miał tylko trzy części, tylko trzy odcinki: Continental. Historia ze świata Johna Wicka. Opowiadająca. No. Historia Winstona, o ile dobrze kojarzę. Dokładnie, tak? historia Winstona, e, czyli właściciela hotelu Continental, kilkadziesiąt lat wcześniej, w którym to e, serialu wystąpi jeden z moich ukochanych aktorów. Cokolwiek by się nie mówiło o nim jako o człowieku, bo jest to ewidentnie człowiek z poważnymi problemami, który ma na sumieniu sporo grzechów, ale aktorem jest jednym z moich ulubionych, czyli Mel Gibson. Mel Gibson, kocham Mela Gibsona. Ja przy tym zastrzeżeniu różnych odpałów jego osobowości, i rzeczy, które ewidentnie musi przepracować, i może już o, przepracował. No, kto tam nie ma odpałów, ale jest super aktorem. No, aktorem nie tylko jest Moje także znakomitym reżyserem. Jest także Ukształ naprawdę znakomitym reżyserem. Ukształ Tom Cruise jest też rewelacyjnym aktorem i jakoś nie podzielam jego poglądów związanych z tym. No. Kościołem, do którego należy, więc. Cały no tak, ale nie groził, nie, groził śmiercią, tak? nie groził śmiercią swojej partnerce i nie stosował wobec niej przemocy fizycznej, więc można by, jakby schodzić na niższe poziomy. No moim zdaniem, to się w jakiś sposób skaluje, nie zawsze jest proporcjonalne. Natomiast Mel Gibson jest aktorem naprawdę. Ja uważam, że Mel Gibson posiadł coś, czego nie mają inni aktorzy, albo ma ich bardzo niewielu. Ja, ja polecam obejrzeć. Um, Paycheck albo Payback się nazywał ten... Oh. Znaczy, tak, payback to zapłaty. Ten, tak, czas zapłaty. No to... more Mr. Nice Guy. Tak był, taki był podtytuł. Tak, tak, tak. Znaczy, tak, Jeżeli myślicie, że Expendables byli fajni, bo byli pełni przemocy i pokazywały, jak powinno wyglądać takie mocne kino, to sobie włączcie Payback. To sobie obejrzyjcie Payback i wtedy porozmawiamy. Ja nie wiem, czy wiecie, są dwie wersje tego filmu z dwoma całkowicie innymi praktycznie od pewnego momentu fabułami i zakończeniami. Tak słyszałem, nie, ob, nie obejrzałem drugiego wariantu nigdy. Ja kiedyś kupiłem, kiedy wchodził na rynek na standard Blu-ray, wchodził też jego konkurent HD-DVD. Ja kupiłem o. sobie odtwarzacz HD-DVD do mojego Xboxa 360 i kupiłem film, który lubiłem, czyli właśnie Payback. Odpaliłem go i patrzę, początek taki sam, ale od połowy zupełnie inny film, zupełnie inne zakończenie. To ja, to, to ja jeszcze polecam Okup z Melem Gibsonem, Ransom, Potyczek. o tym, jak porywałem jego syna. On jest bardzo, on jest chyba tam, milionera gra, i porywałem jego syna. I ja muszę powiedzieć, jest scena w tym filmie, w której Mel Gibson myśli, że jego syn nie żyje, ponieważ przegieł pałę negocjując, a właściwie nawet nie negocjując, tylko grając na nosie porywaczom. I jest moment, w którym on odkłada słuchawkę, wiedząc, że być może jego syn nie przeżył. To jak on to zagrał, jest nie do opisania. To jest coś nie mhm. do opisania. On miał zresztą też kilka takich znakomitych momentów, gdzie na przykład w Patriocie zagrał scenę, w której ginie jego syn grany przez Hita Leggera. No i, i ja wam powiem to jeszcze raz. Ten gościu potrafi coś, czego nie potrafię inni. Ja nie wiem, jak on to robi. Ale to nie jest właśnie takie operetkowe w stylu Nicolasa Cage'a, że przesadnie pokazuje swoje emocje, ale właśnie przez on gra takie... tak, że mu kurde wierzysz, no. No dokładnie! Jakby, no. Ty widzisz jak nim telepie, tak jakby on to naprawdę przeżywał. Coś niesamowitego, no. co, co robi ten koleś. No i też po, podoba mi się to, że wraca stopniowo do Hollywood i, i chociażby film Hacksaw so Ridge, który naprawdę jest dobrym filmem i, i właściwie jest takim manifestem przeciw przemocy. Jakiejkolwiek przemocy, to mówiliśmy już dzisiaj o Jimie Kawizelu, który przecież grał Jezusa Chrystusa w jego Mela Gibsona pasji. Ostatnio Jim Cavizel wypowiadał się na temat kontynuacji pasji i Mel Gibson naprawdę pracuje nad tym, żebyśmy obejrzeli pasję, wskrzeszenie i że ma być to naprawdę epicki film. Jim Cavizel powiedział, że przeczytał tego scenariusz i nie mógł się pozbierać. Zobaczymy, czy to rzeczywiście się stanie. Um, mam nadzieję, że tak, bo pasja nie była przyjemnym filmem, ale o to chodziło, żeby nie była przyjemnym filmem. A więc chciałbym też zobaczyć w końcu sequel po, po tylu latach. Jak chcecie zobaczyć też niedawną rolę pana Mela Gibsona w takim totalnie rozrywkowym filmie, ale bardzo fajny, to polecam etap mistrza, czyli Boss Level. Ojejku, fantastyczny A. film. Cudowny film. Cudowny film. Gatunkowo... Dzień świstaka na sterydach tak. z przemocą. Dzień świstaka tak. w grze wideo można tak, by powiedzieć, bo tak. to jest naprawdę nawiązujący do stylistyki, estetyki gier wideo, ja się bawiłem, no kapitalnie. Powiem tak, Mel Gibson w tym filmie jest tak przekonujący, że ja przez chwilę mam mu, on jest tam zły, a ja, kurczę, kurczę, ty chłopie masz rację, no. Bardzo, bardzo polecam, dyskawą naprawdę dobrego filmu gatunkowego. Um, to teraz przejdźmy do gier i oddaję głos tobie, Rysławie, szybko skoczę po trochę wody, a tobie oddaję głos. Bo to jest coś, z czym miałeś do czynienia już wcześniej, a mianowicie Gloomhaven. Gloomhaven, tak, Gloomhaven, gra, która wychodzi na konsolę 18 września. Jest to adaptacja gry, planszowej, bardzo rozbudowanej gry, która osiągnęła swego czasu gigantyczny, wręcz sukces na Kickstarterze. Okazała się wielkim przebojem, były kontynuacje, były dodatki, był, była gra szczęki, szczęki Lwa, był teraz Frosthaven, który wyszedł i też zrobił furorę jeśli chodzi o grę planszową. Jest to kampanijna gra planszowa, w której tworzymy własną drużynę i wysyłamy ją na rozmaite przygody i została przełożona na wersję cyfrową, jako swego rodzaju gra RPG z, z elementami taktycznymi bardzo, bardzo rozbudowanymi, jeśli lubicie rozkminy takie logiczne, bo to można powiedzieć wręcz, że to jest gra logiczna, w której mamy w każdym pomieszczeniu do rozwiązania swoistą zagadkę, jak najbardziej optymalny sposób poradzić sobie z przeciwnikami oraz rozmaitymi pułapkami, które na nas czyhają. I no ja byłem w Gloomhaven zaangażowany w wersję polską. Pomagałem przy tworzeniu polskiej wersji gry planszowej i postanowiłem swego czasu zrobić mod do wersji cyfrowej. Na Steamie była możliwość wygenerowania tekstów z gry do pliku tekstowego i można było na tym pliku tekstowym pracować. Ja zacząłem to robić. Tam jest bardzo dużo tekstu. Tam jest bodajże, nie wiem ile stron, ale chyba z 900 stron tekstu jest. Dużo jest, nie. Może, może trochę mniej, ale na pewno powyżej, powyżej 500. Dużo, dużo, dużo tekstu. No i skończyłem to tłumaczenie i istnieje szansa, nie wiem tego, ale istnieje szansa, że 18 września, jeśli, jeśli odpalicie tę grę, ona już jest w wersji pecetowej dostępna, ale jeśli odpalicie tę grę zarówno na PC-cie, jak i na konsolach, ma być także na Switchu, to będzie zawierać polską wersję. Na to liczę, na to liczę. Tak mi zostało obiecane. I trzymam bardzo kciuki, żeby ta obietnica się spełniła, bo to jest gra bardzo wymagająca, jeśli chodzi o znajomość zasad, które są niezwykle rozbudowane. Może nie, nie tyle skomplikowane, bo jak już je ogarniecie, to, to możecie w miarę szybko wykonywać swoje ruchy. W miarę proszę potraktować jako taką ramę czasową od minut 5 do 2 godzin. Bo czasami człowiek się zawiesi, szczególnie jeśli sam kieruje wszystkimi postaciami, możemy kierować jednocześnie czterema postaciami, każda z postaci jest zupełnie inna, każda ma zupełnie inne umiejętności, każda ma swoją talię, którą buduje podczas gry i ta talia stanowi jej także, można powiedzieć, wytrzymałość, jej, jej punkty, punkty życia, które powoli się wyczerpują w miarę zagłębiania się w głąb lochów. Bardzo Specyficzna gra, bardzo moim zdaniem, intrygująca, interesująca, z dobrym, co najmniej dobrym przełożeniem na wersję cyfrową. Jeśli macie możliwość sprawdzić wersję fizyczną, to wam oczywiście też polecam. Natomiast wersja cyfrowa ma tę zaletę, że nie potrzebujecie pół godziny poświęcić, by rozstawić ją w ogóle na stole, bo tam jest tyle elementów, tyle rozmaitych figurek, tyle. Rozmaitych żetonów i znaczników, że jeśli chcemy w nią zagrać w wersji planszowej, to tak najlepiej zarezerwować sobie całe popołudnie. A tutaj możecie odpalić na chwilę, możecie połączyć się ze znajomymi przez sieć i grać wspólnie, bo to gra kooperacyjna, w której musicie zmierzyć się z tytułowym mrokiem. I to tak tyle tytułem wprowadzenia. Z... Grałem w wersję fizyczną, to yy, graliśmy, rozkładaliśmy tę grę dłużej, i poznawaliśmy zasady, niż w, w praktyce graliśmy, także dobrze, że jest wersja cyfrowa, która przynajmniej część setupową nam tutaj tak. ułatwi. Jest samouczek w grze, który też ładnie prowadzi przez te za zasady, nie pokazuje wszystkich zasad, byłoby ich za dużo, natomiast przejście samego samouczka to jest spokojnie 2, 3, 4 godziny nawet. Więc mhm. To... Rozbudowany tytuł, ale moim zdaniem ja mam w Gloomhavenie na Steamie bodajże 280 godzin. więc Są jeszcze tak... trzy, trzy ty... przepraszam, że tak wszedłem Ci w słowo. Jasne. Są jeszcze trzy tytuły growe, które chciałem, żebyśmy omówili. Dwa trochę krócej, jeden troszeczkę dłużej, bo tak sobie właśnie przeglądając otwarte karty w przeglądarce Przypomniałem, że powiedziałem, że w sumie nie będzie większych premier growych niż Starfield w tym miesiącu. No, jednak muszę się ugryźć. Widziałeś, jak się skrzywiłem wtedy. Tak, właśnie teraz to rozumiem. Ale zacznijmy od tej mniejszej premiery, a jednak gry, która jest w produkcji już dość długo, to jest gra Adriana tak. Chmielarza. Witchfire, polska gra. O, jak ja na to o, czekam. O, jak ja na to czekam. Miałem okazję nawet zagrać chwilę. Na, na tym, na Game Day... Evening, tak teraz? Tak. No jak? Ej, no, jest to tak. Na pewno e, budowa świata i design jest świetny. E, tam, oczywiście, to była jeszcze wersja znacznie wcześniejsza niż, niż ten stan, który będzie w early accessie, więc tam powiedzmy o techniczne niedorobki to się nie czepiam, ale. Jest w niej coś, jest w niej coś. Jak, jak, jak sądzisz, że Immortals of Evium to jest e, taki właśnie e, duchowy spadkobierca Hexena, to tutaj to jeszcze bardziej chyba czuć. Jest, e, ten system jest e, e, ciekawy. Jak to ostatecznie, bo mieliśmy tam jakby dostępny tylko mały fragment, ale w istocie w istocie coś, coś w tym tytule jest takiego, co może przyciągać i wciągnąć na wiele godzin ze względu na jakby konstrukcję, konstrukcję tego tytułu. Także myślę, że warto, warto wypatrywać, warto czekać, warto spróbować. Ja mam tylko jedno słowo i widzę, że kilka osób już napisało to na czacie: Painkiller i tyle. No tak. Dajcie no, mi, dajcie ja bym mi powiedział jeszcze i tyle. więcej, bo Adrian jest koneserem strzelanek. I... I dobrej kuchni. I dobrej kuchni, tak. I kiedy robił Painkillera, to on bardzo dużo grał wtedy w Quake Worlda. Teraz jest od, od wielu lat fanatykiem Destiny. I on gra, ma chyba najwięcej godzin w Polsce w Destiny tak. i Destiny 2. I... Tłumaczył też kiedyś, że to gra w Destiny tyle, bo tam jest świetne czucie broni. Tak, Jeśli... Gunplay jest tam rewelacyjny. Zresztą zrobił też Bullet Storma, prawda? Znakomitego. Mhm. Który niedługo, uwaga, w grudniu w Bullet Storm dostaje wersję vr świetnie wyglądającą. Tak. Więc będę, będę grał. Ale wracając tutaj do, do twórczości Adriana. Adrian wie, moim zdaniem, jak robi strzanki, bo on kocha strzanki. I. Yy, Dodatkowo stworzył tutaj bardzo ciekawy świat, I akurat mam y, przyjemność pomagać trochę w przygotowywaniu materiałów do tej gry pod względem tekstowym, czyli tłumaczę parę rzeczy i no, w, sam choć nie grałem, to wiem, że tam będzie i no, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. Jestem też z Adrianem już wstępnie umówiony, że po premierze tego po wczesnego dostępu umówimy się na pogadanie ogólnie o grach. Więc będzie długi odcinek Grysława z Adrianem Chmielarzem, gdzie będziemy jeszcze mówić o, o naszym pierwszym spotkaniu na giełdzie we Wrocławiu w 1987 88 roku gdzieś tak, więc, więc już teraz zapraszam. Natomiast sama gra, to, to jest dla mnie potencjalny kandydat, może nie na grę roku, ale na grę, która mocno w tym roku może zamieszać. I wiadomo o wczesny dostęp, ona się ukaże oficjalnie, chyba w przyszłym roku, albo kiedy uznają, tak. że wczesny dostęp minie. minie Im się natomiast... nie, śpieszy. nie śpieszy. Oni chcą chcę po prostu nie. zrobić naprawdę bardzo jakościowy tytuł, i to widać, że to jest powoli budowane, bo to jest mały zespół, ale robi naprawdę rewelacyjne rzeczy. Tak, to to tak. chciałem jest. dokładnie powiedzieć. Znaczy, są dwa typy gier, które są długo w produkcji. Te, które są długo w produkcji, ponieważ są z nimi problemy: Vampire Bloodlines 2. Pozdrawiamy. I te, które no są długo w produkcji... Też zapowiedziano, że zdolne studio teraz już zajmie się... Chinese Room, tak, dokładnie. Tak. I są te gry, które mogą być długo w produkcji, bo twórcy chcą, żeby były po prostu dopieszczone możliwie najlepiej. I Witchfire szczęśliwie należy do tej drugiej kategorii. Druga... Bardzo, bardzo na to czekam. No... Najgorsze jest to, że kiedy gra wchodzi w ten wczesny dostęp, chyba 20 września, mnie akurat nie ma, nie będę miał jak sprawdzić jej od razu, więc już prosiłem Adrena, żeby dał mi parę dni wcześniej, a powiedział, był nieugięty, że dostanę grę, tak, że dostanę grę i pogadamy po jej premierze, ale, ale wcześniej, wcześniej wcześniejszego dostępu nie dostanę, niestety. Um, druga z trzech premier, które nam zostały, growych, to jest Mortal Kombat 1. Um, Oj tak. No co mogę powiedzieć? E, powrót do korzeni? E, um... nie. nie, nie. To jest kompletny remake świata. E, remake grafiki. E, ja już grałem też e, nawet mam taki krótki stream godzin, chyba dwie godzinki. E, właśnie w e, tą w betę. E, jest to uproszczony system. Jest parę rzeczy dołożonych, nowych takich, drobnych smaczków. Jest kompletnie inny styl graficzny, taki kolorowy, kontrastowy, w którym dobrze widać krew i flaki. Nie wszystko jest szaro -bure. Jest zupełnie nowa fabuła, nowa konstrukcja świata, bo chociażby jak mieliśmy wcześniej, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że Scorpion i Sub-Zero są odwiecznymi wrogami, to, to są przyjaciółmi. Więc to, to niektóre rzeczy są kompletnie wy wywrócone do góry nogami. Raiden nie jest głównym, nie jest bogiem w ogóle, od tego trzeba zacząć. Tak więc tutaj jest masa rzeczy pozmienianych. Bo chcieli po prostu już autorzy zrobić reset. Oczywiście, tutaj Jasiek Klatka jest dalej po prostu kutafonem i to tak ma zostać, I na to jest możliwe. Nie niektóre swoje ciosy, tak, dokładnie. Tak, tak, ale, ale jest, jest faktycznie zupełnie nowe podejście do gry i dlatego tym bardziej się tym jaram. Niestety, co zostało z poprzedniej mikrotransakcji? Ja muszę zaznaczyć, że. Elementem, który łączy aż trzy gry, które dzisiaj wymieniliśmy, jest ciekawa taka transmedialność, która moim zdaniem jest dość zdrowa. Po pierwsze, to nie jest pierwszyzna też dla, dla studia stojącego za Mortal Kombat. Ale nigdy wcześniej nie było to w takiej skali. Otóż w Mortal Kombat 1 pojawi się paczka postaci, które są w ogóle z innych światów, tak? Będzie Omni Man, ze wspomnianego dzisiaj Invincible, będzie, będzie ojczyznosław ze wspomnianego dzisiaj The Boys, będzie Peacemaker. Jeszcze kilka innych postaci, ale dlaczego o tym wspomniałem? Dopiero co mówiliśmy o Witchfire, poprzednią grą Adriana Chmiel znaczy poza Vanishing of Ethan Carter, jeszcze był Bullet Storm, który wspominał Rysław. Uh -huh. w, 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 nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy był w, remaster Bullet Storma, to wprowadzono Duke tam. Hame. Dokładnie, Duke Nukema. I to dosłownie ten aktor głosowy nagrał całe kwestie, tak jakby przechodziło się nim całą grę. To nie była Hell po prostu. To king, to nie była po prostu skórka, to były dosłownie reakcje na wszystkie zdarzenia, które gdzieś tam się działy. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Dzisiaj mówiliśmy o. Lies of Pi. E, otóż twórcy Lies of Pi nawiązali współpracę z innym studiem, chyba tymi, którzy stoją za grą Wukong. Dobrze pamiętam? Tak mi się Black wydaje. W Wukong? Wukong. I też gra so 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 tak ale w świecie starożytnych Chin. Tak. I z tego co wiem, będą elementy Wukong zawarte w Lies of Pi, a z kolei w Wukong będą zawarte elementy właśnie z gry Lies of Pi. To jest naprawdę ciekawe, że ta Przenikanie się światów. Przenikanie się światów, ale najbardziej właśnie kibicuje temu, co, co robią twórcy Lies of P, czyli to, że współpracują z innym, mniejszym studiem i mówią, słuchajcie, to zróbmy coś dla siebie, skoro robimy podobne gry, mamy podobną grupę odbiorców, to są ludzie, którzy oczekują podobnych doświadczeń, zróbmy coś, żeby sobie nawzajem pomóc. To jest naprawdę fantastyczne. To Ale... jest chwyt marketingowy, który dużo nie kosztuje, bo podejrzewam, że to będzie albo jakaś postać, albo jakieś nawiązanie, jakieś takie drobne rzeczy. Tutaj też te postacie to nie są postacie e, grywalne, żeby nie zaburzyć e, konstrukcji świata, tylko to są postacie towarzyszące, które mogą e, pod pewnymi warunkami wejść na planszę i zaatakować raz. Także... Przepraszam, zostałem poprawiony. ExMurix napisał Wallong Wallong Dynasty. Dynasty. To postać a nie z Lola, Black Filipie. <laughs> ja gościu, który nie, ja, ja, Mimo że jestem gościem, który nie przepada za Lolem, to um, chyba nigdy nie zdarzyło mi się w żadnym odcinku bez schematu. Skondensować tyle lola w, 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 w dosłownie w kilku minutach, czterokrotnie powtarzając łuką, chociaż chodziło mi o właśnie Mulong Dynasty. Więc tak, dziękuję za tę poprawkę. Znaczy, no bo wychodzi też e, Souls, like właśnie tego e, bazujące na podróży na zachód, e, czyli ten chiński kasek literatury, i on jest zrobiony przez tam. A on się nie nazywał właśnie Wukong? Nie, on się nazywał właśnie Black Myth By... chyba łuką. No właśnie, Wukong, no to dobrze, tak, kojarzę. Ale poznać Lola nie. jest wzorowana na podstawie właśnie Małpiego, tej, tej tak, e tak, e epopei tak, tak. chińskiej, więc to, że tak. to jakby ktoś mówił, jakbyś wspomniał o, o Gandalfie, jakby, jak byłby Gandalf w Lolu to był ale Gandalf to jest z Lola, nie? Mówiąc <laughs> prościej, miał rację po na gry. Ile może z różnych mitologii, z różnych, z różnych światów, więc Łukong to jest zdecydowanie postać, która oczywiście w lol jest, ale ona została wzięta z chińskich legend. Żeby sobie... było śmieszniej, Małpi Król, w zasadzie Dragon Ball Akiritoriyame trochę nawiązuje motywami też do tego, zresztą właśnie to, że sajanie zmieniają się w małpy, nie jest bez, też nie jest bez powodu, więc to tak, żeby było śmieszniej. Natomiast w istocie Pomijając kwestię, że Black Made Wukong wychodzi i jest też Souls-like'iem, to tak, widzowie tutaj poprawiają, że faktycznie współpraca jest pomiędzy Lies of P i Wolong Fallen tak. Dynasty, mhm. bo też obie gry są współfinansowane przez Microsoft i obie są w Game Passie. Okej. Okay. Tak, Z... rozmarzyłem się patrząc na tego Wukonga, na którego trafiliśmy zupełnie przypadkiem, ale kurczę, ta gra ta gra robi wrażenie, tak? Robi, robi. Kolejna gra na silniku Andrew 5.2. Te wszystkie efekty, które tam są świetne i nie tylko, mają działać na pełnej petardzie. Gra wygląda tak. super. Tylko ciekawi mnie jeszcze, jak będzie. Czy nie będzie zbyt hermetyczna, bo jednak odległość kultur tutaj sporo robi. I wydaje mi się, że bardzo dobrą robotę zrobiło kiedyś studio Ninja Theory, które wydało grę też opartą na podróż na zachód, ale bardziej przystosowaną dla widza zbiorcy zachodniego, czyli Enslaved. Enslaved. Okay. I tam grał. And the Andy Serkis. Serkis grał w ogóle. Ale Ninja Theory też zrobił niedawno jakąś grę osadzoną, czy takiego trochę Souls-like'a w japońskim stylu, czy się mylę? Um, całkiem niedawno, tak mi się wydaje. Bo Ninja Theory, czy Ninja Theory nie zrobiło przypadkiem DMC, czyli Devil May Cry tam chyba... Zrobiło, tak, ale później robili te, teraz Hellblade'a, robią tylko chyba. Może, to może faktycznie pomyliłem. Wydawało mi się, że, że jakaś taka niedawno była gra Souls-like'owa, ale to faktycznie, ja się, ja się pomyliłem, bo oni są, w tym momencie skupiałem się wyłącznie na, na, na kolejnym Hellblade, który też... Tak, tak, to powstaje. ostatnio taka para Souls-like'owa, azjatycka gra, no to właśnie był Wolong, ale to było przez Tekmo. Mhm. robione. A bo Nio, okay. prawda, mógł być jeszcze dawniej. Może tak. faktycznie ale, ale to Koei wydało chyba, nie? Tak, tak, właśnie tak Koei to robiło, no to przechodzimy do ostatniej, ale za to dużej premiery growej tego miesiąca. A mam tu na myśli um, Duchy wolności, Widma wolności, to chyba tak, takie jest oficjalne tłumaczenie Widmo wolności. Cyberpunk, Cyberpunk i dodatek, który ma zrobić coś i rzeczywiście twórcy próbują to podkreślić w materiałach promocyjnych. Jest taki jeden filmik, który pokazuje jak zmieni się rozgrywka tak, nawet retroaktywnie w podstawce za sprawą tego dodatku. Czyli no, nie tylko rozszerzenie fabularne, ale również wprowadzenie pewnych zmian w okolicach rdzenia rozgrywki, który ma urozmaicić ją, czego niestety nie dostałem w pierwowzorze. Czy, czy podstawce, bo czułem, że to jest gra, która postawiła na szerokość, ale nie głębokość i w żaden sposób nie była ani złożonym rpg iem ani ciekawym immersive Simem, ani sandboxem w stylu GTA była gdzieś rozerwana Był pomiędzy. A, tak, to stasem, tak. Znaczy to, tutaj autorzy sami zaznaczają, że wypuszczają jednocześnie na premierę właśnie 26 września. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty i Patch 2.0. Tak, to są jakby dwie rzeczy, i oni pokazują to nawet na osobnych listach. Jedna to jest właśnie dodatek, który rozwija całą grę, daje nowy, nową historię, daje nam nowego znanego aktora, czyli Drisa Elbe i tak dalej, i tak dalej. A obok mamy właśnie poprawki, które no dają nam ponoć tą wersję Cyberpunka, którą chcieliśmy od premiery, także zobaczymy jak to faktycznie wyjdzie, ile jeszcze błędów będzie po drodze. No ale to jest już oficjalnie zapowiedziane, że pomiędzy jeszcze jakieś łatki popremierowe, to jest absolutnie ostatni e, twór Redów na e, Red Engine, wszyscy przechodzą na Unreala 5 i zaczyna się jazda, bo wtedy już będzie robione i... Polaris, czyli czwarty Wiedźmy, i Orion, czyli kolejny cyberpunk już na Unreal'u. Mhm. No, czekam. Czekam na tę grę, bo i muszę powiedzieć, że bardziej czekam na doświadczenie na nowo podstawki. Mam nadzieję, że przyjmując nieco inną perspektywę i wynosząc z tego nieco inne doświadczenia, niż na sam dodatek. Mhm. Naprawdę. Chciałbym wreszcie zagrać. Znaczy, ja wiem, że tak się pewnie nie stanie, nie zagram cyberpunka, którego mi obiecano, ale może już nie będzie pewnych absurdów, które doprowadzały mnie do szału. I będę miał poczucie, że pomimo mnogości misji, to te, które są dla mnie szczególnie interesujące, mogą być ugryzione w inny sposób niż narzuca mi to siłą gra, bo to było coś, co najbardziej mnie męczyło. Ale nie spodziewam się na przykład tego, o czym ostatnio mówiłem w swoim materiale o 15 grach RPG. Nie spodziewam się na przykład, że wprowadzi się system frakcji i reputacji w danych frakcjach, tak? gdzie Fallout New Vegas miał to jako pewien standard, jako, jako coś, co jest podstawą w ogóle egzystowania w tym świecie fikcyjnym, który oferuje nam gra. A nie, nie przypuszczam, żeby, żeby było tak, że nie wiem, jestem w stanie wyrżnąć połowę danej frakcji podczas jakichś drobnych misji pobocznych i obrazi się na mnie. Głowa tej frakcji. Nie, nie sądzę, żeby to wprowadzili, bo wymaga to naprawdę głębokiego przebudowania gry. To jest coś zupełnie innego niż na przykład policja, która pojawia się znikąd. To, to można rozwiązać, ale, ale coś takiego, żeby wprowadzić system reputacji, nie sądzę. To trochę takie smutne, nie? że w tak rozbudowanym tytule RPG brakuje rzeczy których, które wydają się być podstawą, jeśli chodzi o budowanie świata, czyli zależności pomiędzy graczem a tymże światem. I, no ale Reaktywność tak? tego świata, tak? No. Ekipa chciała stworzyć coś jednak inspirowanego GTA i, i, i twórczością Rockstar Games. I kurczę, no Red Dead Redemption 2 jest bardzo liniową grą, jeżeli chodzi o fabułę, ale jakże. Niezwykłe, jeżeli chodzi o osadzenie na tym świecie i dawanie nam poczucia wolności, prawda? A tutaj, czy Baldur's Gate 3 też fantastycznie to pokazuje, ile, ile wolności można mieć. Ale też właśnie w Red Dead, który przecież nie jest rpg sensu stricte, masz wspaniale pokazane reagowanie postaci niezależnych na Twoje tak. często niemądre poczynania. I tego mi, jak, jak robiłem transmisję ze Starfielda dwa dni temu, to tego mi strasznie brakowało, że my tak naprawdę. Jesteśmy duchem dla całego świata w Starfieldzie i w wielu RPGach tak jest, także akurat Starfield jest sobie przykładem. Że możemy robić najdurniejsze rzeczy, skakać komuś na głowę, na środku miasta wskakiwać do, do jeziora, wyciągnąć broń i strzelać po ludziach i często to się nie spotyka z żadną reakcją, z niczym po prostu. A w Red Dead są reakcje i... i, i... I to jest coś, czego mi bardzo brakuje w dużych RPG-ach, bo pewnie trudno jest to zaimplementować. A, ale jakbym chciał zobaczyć grę w stylu Cyberpunk'a, w stylu Starfielda, w której świat. I jego mieszkańcy naprawdę reagują na to, co robimy, i nie tylko na to, co zostało zaskryptowane. Nie tylko, że podchodzimy, klikamy i rozmawiamy z kimś, tylko też na przykład na to, że wyjdę, że moja postać wyjdzie na golasa na, na ulicy. I nagle spadnie reputacja w jakiejś frakcji, bo uznają mnie za wariata, albo że skacze jak A i z na murek. Albo A. że na przykład, nie wiem, no, zaczynam żonglować na środku ulicy. Takie coś, co bardziej ten świat mi urealni. Bo, bo, bo cały czas na przykład grając Starfielda, przepraszam, że go tak wspominam, ale jest biedny ofiarą tego, no ja jestem po prostu duchem w dekoracjach i tylko tyle. David napisał, trudno się nie zgodzić, że w przypadku Wiedźmina trzeciego dodatki były lepsze niż podstawka. Oh. Trudno się nie zgodzić, ja oh. myślę, że CD Projekt Red ma dużo do udowodnienia bardzo wielu osobom, i ja nie mam wątpliwości co do tego, że oni włożyli dużo pracy i dużo serca w to, co ukaże się 26 września. Problem w tym, że wciąż może nierównoważyć tego, nie, może nierównoważyć tych dwóch szal, bo po drugiej są te obietnice, które zostały złożone jakiś czas temu, i też pewna wizja, którą rozpościerali i. i dla mnie tą wizją było rzeczywiście znaleźć się w imersyjnym świecie, w którym moje poczynania mają wpływ na ten ciekawy świat, bo to jest ciekawy świat. Zobaczymy. Um, to jeżeli przechodzimy teraz jeszcze na koniec do filmów i seriali, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o The Walking Dead. O Czyli Twoje ulubione uniwersum. <grym> To jest ciekawe, że właściwie w tym samym momencie wychodzą e, dwa serialowe odpryski od tego głównego... No, um, odpryski, to jest tak... Spin-offy, no, spin-offy, no, w takim razie powiem spin to nie, odprysk to jest jak najbardziej dobre, wiesz, jak rzucisz główną wentylator, no to tak. Nie, nie chodzi o mnie rozprysk, ale, ale może być też rozprysk albo rozbrysk. Są dwa e, seriale, które wychodzą właściwie w podobnym momencie. Jeden to jest Dead City, e, który opowiada tam o postaci Nigana i, i, i Maggie, i już teraz zbiera słabe recenzje. No i jest ten, e, w którym Daryl Dixon trafia do Europy. Co jest interesujące, trafia właściwie do Francji. I tyle mam do powiedzenia. <laughs> Nic więcej. Powiem tak. Obe... Może będzie La re Resistance. La resistance <laughs> to przeciwko to będę, będę rozczarowany, jeżeli nie będzie. No I berety będą musieli mieć, koniecznie. Jeden czy drugi odcinek, ale no, nie przypadkiem wspominam o tym serialu dopiero teraz, a wyżej postawiłem te, te, te dwa seriale jak Generacja czy Gen V, czyli z kolei odprysk od The Boys i, i Continental, czyli z kolei odprysk od Johna Wicka. Mamy też w takim razie odprysk od The Walking Dead. Liczę na niego najmniej, ale może dlatego będę mile zaskoczony. No, widzę, że tu nie ma nic do dodania. Mm -mm. To, to, to jeszcze nie byłbym samą, gdybym nie mnie wskazał na premierę czwartego sezonu, no. już na pewno ostatniego serialu Sex Education, który jest jednym z lepszych seriali tego typu. Um, to znaczy, mocno komediowych, humorystycznych, ale jednocześnie uroczych, nieprzegiętych, tak jak na przykład Euforia, opowiadających o młodzieży. Ja polecam, I z jakimś takim przekazem mimo wszystko, takim bardzo pozytywnym i sami edukującym w miarę. Także jest na początku nie byłem jakoś szczególnie pozytywnie nastawiony do tego serialu i kompletnie mi się to zmieniło chyba po kilku pierwszych odcinkach. A teraz bardzo wyczekuję. Mhm. Jeszcze przepraszam, bo Sandra tutaj mi poprawiła, że The Walking Dead, Dead City miał premierę w czerwcu i ma ocenę 7 na 3 na 10 na IMDb, to ciekawe, znaczy to kompletnie jakoś w ogóle przeszło obok premiera tego serialu i nawet nie zwróciłem na nią specjalnie uwagi. Ale boję się, że podobnie może być właśnie z serialem Sex Education. Ja, ja przypadkiem dowiedziałem się o tym, że zbliża się premiera tego czwartego sezonu. To, że będzie to ostatni sezon to już wiemy, bo niemalże każdy aktor i aktorka, którzy występują w tym serialu ma już jakąś swoją karierę. Nkuti Gatła jest obecnie doktorem Hu, a też występował niedawno w filmie Barbie. Barbie Asa Butterfield też jest aktorem który jest rozchwytywany Emma Mackie też występowała w Barbie też ma swoją karierę i w zasadzie każdy z tych aktorów mówi że to już ostatni raz że jakby czują, że już wyrośli z tego czują, że mają zupełnie inne perspektywy teraz aktorskie przed sobą ja to absolutnie szanuję mam tylko nadzieję, że ten czwarty sezon utrzyma poziom wszystkich trzech bo, bo poprzednie trzy były naprawdę znakomite Karin napisał na czacie: Zbyt woke jest. No cóż, jeżeli w ten sposób ocenia się seriale, i nie można się nacieszyć naprawdę dobrym i, no moim zdaniem, takim uład ładującym w ciebie pozytywną energię, bo ja się czułem znacznie lepiej oglądając Sex Education, niż na przykład euforię, tak? która to euforia wdawała mi się. Po, po, Dotykająca podobnych tematów, mając nawet bardzo podobne kalki postaci, ale ja po, po oglądaniu euforii amerykańskiej czułem, że muszę wziąć pryszni za każdym razem, po każdym odcinku, bo czułem się brudny. Po obejrzeniu Sex Education, które jest z kolei brytyjskie, czułem naprawdę dużą dawkę takiego po prostu uroczego, urokliwego brytyjskiego humoru i, i znacznie większe takie zaangażowanie emocjonalne twórców w to, żeby to było przystępne dla ludzi niż na przykład euforia, która ma sprawić, że czujesz się ze sobą źle, więc ja naprawdę polecam Sex Education. No i Jillian Anderson. I Jillian Anderson, która łączy światy brytyjskie i amerykańskie. Jest absolutnie wspaniała w tym serialu, jako mama głównego bohatera i e, psychoterapeutka. Tak, Psy tak, to jest psychoterapeutka. Seksuolożka i psychoterapeutka w jednej osobie, mhm. z tego co pamiętam. Ja bym chciał, żeby wróciła do archiwum mix. Ja chciałbym, żeby wróciła do Hannibala. Bo był taki ja serial. Chciałem, żeby po prostu wróciła. tak? Nie no, ona cały A czas też... jest. <noise> ale ale jego, jego, jej rola w, w um, Hannibalu była naprawdę. Znaczy, Hannibal był znakomitym serialem, tak? Z Mikelsenem. Mikkelsenem. No to, jest, to jest, uważam, najlepsza adaptacja. Prozy Tomasa Harrisa, którą naprawdę uwielbiam, jaką można było obejrzeć. Z najlepszą adaptacją Czerwonego Smoka. Obok, mm -hmm. obok Huntera. Autorstwo Michaela Manna z 1986 bodajże roku, także bardzo polecam, także Hannibala. Jeszcze, jeżeli chodzi o seriale, Koło Czasu, nie mam tu nic do powiedzenia. Obejrzałem jeden odcinek, pierwszego sezonu miałem dość. Słyszałem, że Wiedźmin Netflixowy, jeżeli chodzi o odchodzenie od materiału źródłowego, to jest praca prymusa szkolnego w porównaniu z Kołem Czasu, które nie tylko bardzo liberalnie interpretuje książkowy oryginał, ile dosłownie wypacza motywy i wątki, które są zawarte w, te, w tych książkach. Także nie mam nic do powiedzenia, poza tym, że Wydaje słyszałem Wydaje mi się, że po zła. prostu każda z tych stacji, czy Netflix, czy Prime, chce mieć swojego Wiedźmina, no. chce mieć żenujące serial fantasy. Prime ma dwa żenujące seriale fantasy, bo ma jeszcze Pierścienicy Władzy, więc cóż, Netflix musi się postarać zrobić jeszcze jedną żałość. Koniecznie. Nic do dodania nie mam, jeżeli chodzi o koło czasu, natomiast e, film, na który z pewnością wybiorę się, jak znajdę czas, to jest The Equalizer, e, czy oh. też Bez Litości, e, z Denzelem Washingtonem cosplayującym Mela Gibsona. E, z takich film, stary mówi, człowieka jak... może. Tak, tak, stary człowieka może. To jest dla mnie film, który pokazuje, dlaczego ja nie czekam na Expendables, czyli Niezniszczalnych. To jest, ja wiem, że ten bohater jest aż przesadzony, ale jest w nim coś tak ludzkiego, w tej postaci, którą wykreował Antoine, Antoine Foucault, czyli reżyser, no i przepraszam, także scenarzyści oraz Denzel Washington, że bardzo podobały mi się te, te dwie pierwsze części. Z tego, co słyszałem, trzecia jest być może lepsza niż dwie poprzednie. O, o więc tak. pierwszy był fantastycznym filmem, bardzo dobrze się bawiłem. Tak, to jest... Denzel to jest dobry aktor, co by nie mówić. Tak. To jest doskonały aktor. American Gangster co prawda nigdy mi nie wyjdzie z głowy, ale ma też wiele innych ról. Człowiek z Wogniu, tak samo, e, był fenomenalny, ale po prostu My Man weszło mi tak po prostu do, do, do słownika, że nic, nie, no. nic tak bardzo nie, 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 za, nie zatopiło mi się w świadomości. To właśnie duet Antoine Fuqua i um, Denzel Washington down on Training Day. Próby. Mm -hmm. Gdzie. No Denzel, znaczy ja w ogóle uważam Denzela Washingtona za jednego z najlepszych aktorów, jacy chodzą po ziemi. Ja wiem, że już zachwalałem się Mela Gibsona, no postawiłbym go gdzieś obok Mela Gibsona, może nawet wyżej, bo, bo ma więcej ról dramatycznych Denzel Washington. Ale tak, cieszę się, że w przeciwieństwie do innego znakomitego aktora dramatycznego, który wpadł w sidła niskiej jakości, budżetowych i bardzo słabych jakościowo filmów akcji. Mam na myśli Liam'a Nisona. Mhm. Denzel Washington występuje w trzech, czterech razy mniej filmach tego typu i za każdym razem niemalże jest to strzał. Może nie w dziesiątkę, ale, ale, ale to jest to, czego byśmy oczekiwali od takiego filmu. Więc Liam Neeson niestety rozrzedza się jako aktor filmów akcji. Występuje w kolejnych, kolejnych filmach, które są kopią Taken, czy tam tak. uprowadzonej. Dokładnie. A bez litości... Tak, tak, to to ultimatum nie. w ogóle, o Boże, jak już to widziałem w kinie te, parę razy ten trailer, to za każdym razem łapię coś jeszcze gorszego w tym trailerze. To jest... To, to nie, po prostu nie. To jeszcze, jeszcze dorzucę tylko, że to, co mi się bardzo podobało w obydwu częściach tego Equalizera, to pomimo, znaczy, pomijając już samą charyzmę głównego bohatera i to, że on w przeciwieństwie do Liama Nisona i bohaterów, których on kreuje, on potrzebuje tak niewiele, żeby wywołać taką grozę w kimś. On mówi spokojnym głosem, on się uśmiecha. Ja pamiętam scenę z drugiej części, kiedy on staje naprzeciw sześciu ludzi, wśród nich jest zresztą Pedro Pascal. Pedro Pascal, gra jego przyjaciela, który, który gdzieś tam zawiaduje jakąś grupą najemników, którzy, którzy zabili dość ważną osobę dla niego. I on patrzy im prosto w oczy i mówi: zabije każdego z was. Po czym odchodzi i pyta żonę Pedro Pascala. Czy może go podwieźć gdzieś tam i zaczyna się bawić z jego córką? Odchodzi i macha do nich chwilę po tym, jak powiedział, że ich wszystkich pozabija. Jest to znakomita scena i właśnie ta charyzma Denzel Washingtona robi robotę, ale również to, że tym filmom udaje się zachować pewien wątek bardzo taki humanistyczny, że, że to jest bohater, który nie tylko zajmuje się, wiadomo, brudną robotą, ale też na przykład próbuje wyprowadzić młodego człowieka na właściwe tory. A gdzieś tam wspiera sąsiadów i tak dalej, więc bardzo mi się to podobało w tej serii. Jestem ciekaw, co udało mi się ugotować w Trójce. To, to jeśli można mi dygresję poza tematem, znaczy w filmach, ale skojarzyło mi się o tym yy, ta scena, o której mówiłeś, że mówi komuś, że zabije z takim uśmiechem. Jest jeden aktor, który zrobił to moim zdaniem lepiej niż każdy inny, w filmie kultowym, absolutnie. Jest to Arnold Schwarzenegger jako pułkownik Matrix w Komando, kiedy commando. mówi do takiego, e, właśnie, pomniejszego gangstera, że zabawny jesteś, zabije cię na końcu. I to mówi takim uśmiechem. I tak się dzieje, to ale ja cię tak, Nie, właśnie nie, zabija go pierwszego. A... Trzyma go nad, tak nad, za, za nogę nad przepaścią, a ten mówi, przecież mówiłeś, że zabijesz mnie na końcu. A Arnold, I like i to jest kochanie. To. To, to, ja, to ja cię przebiję. To ja cię przebiję. Jest film, u który uwielbiam. I to jest właśnie. O, jest o, to tak. Ostatni Scout. Jakie ta było? Jezu, tak, Jack, no patrz tekstu. Znaczy, Bruce Willis zagrał tu jedną z najciekawszych ról w swojej karierze, jo Joa Hallenbecka, ale może to właśnie dlatego, że Shane Black, którego uwielbiam, jest scenarzystą. I on siedzi i jest przesłuchiwany i torturowany w zasadzie przez dwóch gości, którzy go biją. I on cały czas wkłada sobie papierosa do ust, czy tam wkładają mu papierosa do ust i mówi, czy mogę zapalić. I ten gościu wkłada mu papierosa do ust i za każdym razem, jak mówi, czy możesz zapalić tego papierosa, to on go uderza zamiast podpalić mu tę fajkę. I on to robi chyba dwa razy i mówi, jeszcze raz to zrobisz, to obiecuje ci, że wbije ci nos, nos w twój w mózg. Głowę. Tak, tak. I on śmieje się z tego uderzenia, kiedy tylko znajdzie okazję, dokładnie to robi, jedną sekundę później. Jest to brutalne, jest to nieprawdopodobnie zabawne i... Naprawdę, polecam wszystkim. Już dzisiaj dużo mówiliśmy właśnie o takich oldschoolowych filmach z Melem Gibsonem, jak Payback, jak Ransom. Mówiliśmy o Expendables, mówiliśmy o Commando, mówiliśmy o Equalizer. Ostatni scout jest najlepszy z tych wszystkich filmów dla mnie. To jest kopalnia w ogóle one-linerów. Absolutna. Tak. Jeszcze pod koniec próbują się tam prześcigać przed tym, kto walnie lepszy tekst. I tak, słuchaj, a jakbym wziął deskę surfingową, przywalił mu w łeb i powiedział, uważaj, wysoka fala. To Taki, jakiś tego typu tekst non-stop. Chcę bardzo, bardzo polecam. Szczególnie, że co może być zaskakujące, niedawno go widziałem, on ma bardzo w sobie mocny pierwiastek noir. Że postać, którą gra właśnie Bruce Willis, jest dosłownie wyjętym z filmów noir. Detektywem, którego zdradza żona, który nadużywa alkoholu, który, który, który ma trudne relacje z córką, ale i tak zrobiłby dla niej wszystko. No to jest taki właśnie klimat noir z całkowicie kontrastującym z nim Damianem Wayansem, który gra zawodnika NFL. Także tak, bardzo, bardzo polecam. To jeszcze dwa filmy szybko. Pierwszy to są Duchy w Wenecji. Um, Grzegorzu, czy chcesz tutaj zabrać głos? Kenneth Czyli? Brana zawsze na plusiku, chociaż tak. jego poprzedni film z tej serii, no bo to jest um, śmierć na niego. Tak. dokładnie. Na podstawie Agaty Christie, no, no nie był najlepszy. To on też podejrzewam, jest na podejrzewam, że Agaty Christie. Tak, tak, wszystkie, tak, wszystkie, jest... wszystkie będą tutaj. Jak dla mnie to, to jest takie guilty pleasure, detektywistyczne, no bo książki Agaty Christie akurat dla mnie były rewelacyjne, to były, to były jedne z pierwszych kryminałów, jakie w ogóle czytałem, bo po prostu były pierwsze w domu, a potem przeczytałem całą serię, wszystkie miały inną zagadkę to, i inny w ogóle typ konstrukcji fabularnej, co mi się bardzo podobało i ja stamtąd jakby, dla mnie to był ten baseline, jak powinna wyglądać e, historia, kto zabił. I za każdym razem to było oryginalne doświadczenie, mi się wydaje. Tak, przynajmniej ja to pamiętam, może nostalgia mi już tutaj zaburzyła ten obraz i pamięć. Natomiast wielokrotnie próbowano tutaj adaptować, adaptować te powieści. No, był serial swego czasu, który. W sumie też jakoś mi się wyrył jako ten taki bazowy, absolutnie, jeżeli chodzi o, o ekranizację, właśnie powieści tu przygód Herkulesa Poirot. Natomiast teraz no mamy po prostu wysokobudżetową wersję tego z Kennethem Brana. Ostatnia część faktycznie nie była tak dobra jak ta pierwsza. Liczę, że tutaj będzie więcej motywów horrorowych, tym samym, tym samym może być bardziej interesująco. Nie nastawiam się na 10 na 10, nastawiam się między 6 a 8 na 10 i będę już usatysfakcjonowany z takiego wyniku, jeżeli chodzi o ten film. Tak więc na pewno pójdę do kina się przekonać. I mamy jeszcze jeden film polski na koniec. To jest Ukryta Sieć. Grzegorzu? E, to jest. E, z, z było zapowiadane jako jeden z lepszych thrillerów polskiego kina patrząc po ocenach tak średnio jest tutaj o śledztwie dziennikarskim które bardzo odbija się osobiście na głównej bohaterce ponoć zagrany jest świetnie czy fabuła do tego dociągnie nie wiem natomiast bo już to jest w kinach będę najpewniej to oglądał w przyszłym tygodniu i sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No, staram się tak, jak wspierać i oglądać polskie seriale, grać w polskie gry. Tak samo bardzo chcę wspierać polskie kino, tylko że mam wrażenie, że nie umiemy w nie, bo albo produkujemy często badziewne komedie, albo tak ciężkie dramaty, że drugi raz nie chcemy do tego wracać, ale przynajmniej są dobre. Tutaj liczę na to, że w przypadku tegoż filmu, czyli w ukrytej sieci. No zobaczymy coś ciekawego, no przynajmniej ciekawego. I Ja mogę tylko idąc troszeczkę po nice do kłębka doprowadzić was do filmu, który bardzo polecam. To są inni ludzie na podstawie książki Doroty Masłowskiej. Magdalena Koleśnik, która gra główną rolę w filmie Ukryta sieć, dobrze mówię. Ten film, przepraszam, wypadł mi dosłownie z głowy tytuł, ale wydaje mi się, że tak. tak, tak, sieć. tak, tak. To Magdalena Koleśnik gra także w Innych Ludziach, Aleksandry Terpińskiej. Jeżeli nie widzieliście innych ludzi, ja najpierw przeczytałem książkę, która jest, no to jest, dla mnie to jest jak współczesny Mickiewicz, ona jest cała wiersza napisana właściwie, trochę jest jak utwór hip-hopowy, skonstruowana ta, ta książka i opowiada o, o ludziach, którzy nie pasują do siebie, jeżeli chodzi o światy, którzy mają swoje własne marzenia, którzy prowadzą swoje zupełnie odrębne życia, są w tych życiach bardzo nieszczęśliwi, ale nie jest tak ciężki kalibrowo, nie wiem, jak filmy na przykład Smarzowskiego, ale... Ja podziwiam ten film, a widziałem go dopiero niedawno, kilka tygodni temu, za to, że udało się przenieść właśnie tę lirykę, że udało się przenieść to, ten klimat trochę takiego utworu hip-hopowego do filmu, co wydawało się niemal niemożliwe. A zrobiono to w bardzo inteligentny sposób, bo wprowadzono dodatkowo postać narratora, który jest spersonifikowany przez Sebastiana Fabiańskiego, i mogę tylko. Z całego serca polecić ten film. Inni ludzie, nawet jeżeli nie czytaliście książki, bardzo polecam. To nie jest bardzo ciężki e, kaliber, ale jest to e, no film, który zostawia z przemyśleniami. Polecam. To ja sprawdzę. Chociaż w twórczości pani Masłowskiej, to ja nie, najbardziej lubię chleb. Nie wiem, czy pamiętacie chleb, ale. O, coś mi świta, ale nie. No, nie... koniecznie chleb jest cudowny. Ok. Chleb jest absurd. Sprawdź na YouTube, wpisz Masłowska chleb i okay. już będziesz wiedział od razu. Dobra, to za, za, za moment to zrobię. A Kurczę, to mnie zaintrygowałeś, bo... Okej, okay. ale to nie jest... To jest ut utwór muzyczny. A, utwór muzyczny, okej, okay. bo jest, ona strasznie była mieszana z ona tam z śpiewa w tym utworze. Okej, okay. bo no, ona dość ciekawe robi eksperymenty, yy, chociaż rzeczywiście w tym środowisku hip-hopowym jest straszny taki, jak to, jak to się mówi, gatekeeping i takie poczucie, że... No nie wiem, że jeżeli nie masz konkretnego flow albo nie ma jakiegoś konkretnego bitu, to się nie wpisujesz w ogóle w nurt. A ona, ona ma na to wywalone. Ona robi swoje i różnie można to oceniać. Ale jak kilku utworów i słuchałem, chle, chleba akurat nie kojarzy. to Naprawdę, ja? nie, to jest, o, jest. jest tak surrealistyczny. Ja bardzo lubię surrealizm. To jest. Mhm. No to muszę sprawdzić. Nie. Jestem bardzo zainteresowany. Aż piszę sobie, czy ja, czy ja czegoś nie poplątałem, tam, ale nie poplątałem. Nie? Um, to panowie. No tak, tak. Mr. D i e, pani Ania robi club official video. Okej. Okay. To panowie, jeszcze na sam koniec. Um, czego można się spodziewać u was teraz w najbliższym czasie na waszych kanałach, do których oczywiście odsyłam wszystkich? W opisie znajdziecie linki do kanałów Okiem Deva, czyli Grzegorza i Rysława. Grzegorzu. <todgłosy> No to ostatnio wyszedł do zagrania, czyli podsumowanie wszystkich ciekawych gier, jakie wychodzą w tym miesiącu. I oczywiście co miesiąc pierwszego dnia danego miesiąca możecie liczyć na taki materiał, następnie no wrzucam na bieżąco newsy. No dzisiaj wyszedł, najświeższy trochę traktuję też o strajku aktorów głosowych w grach. Teraz szykuje się jeszcze seria analiz o ostatnich doniesieniach z obozu Microsoftu. Analiza rynku europejskiego pod kątem tworzenia gier i jeszcze jak się wyrobię przed urlopem to będzie cała seria o komunikacji w zespole gamedowowym to będzie dość o. taki długi feriaton bo to się ciągnie już ale ja chcę do, po prostu dopracować ten materiał a jeszcze mam na głowie konferencję no i oczywiście jak już wrócę z urlopu to to się zbiegnie z końcówką Game Industry Conference więc wtedy będzie można liczyć na na relację oczywiście z całego wydarzenia z tych trzech dni i tak to mniej więcej będzie się przedstawiało Poza tym, e, założyłem sobie osobny kanał na angielskie streamy, czyli Wayward, Wayward Preacher, gdzie streamuję na bieżąco, co mi tam wpadnie w łapy. Aktualnie będę kończył Stray Gods, jeszcze pewnie dzisiaj. Natomiast, e, no, za niedługo będzie pewnie stream z e, Lies of Peace, e, Mortal Kombat One. I chyba tyle mi starczy czasu. Najbardziej lubię, jak robisz stream po angielsku. I przychodzą ludzie i tak piszą po polsku na czacie. Ale y, oglądałem właśnie twój bo pi pierwszy chyba robiłeś właśnie ze Stray Gods, nie? No Wayward Preacher. Tak, 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 tak. Polecam. Nawet jeżeli nie chcecie ograć tej gry albo nie wiem, nie chcecie wydawać kasy, to jest ciekawe doświadczenie, tak? To jest ciekawa formuła, to jest ciekawa gra. Sprawdźcie sobie stream Grzegorza, bo zaraz dodam do do na Twitchu Grześko jest, tak? Na YouTube. Na, YouTube, na tak? YouTubie. Na YouTubie. A właśnie, bo to mogło jeszcze nie wybrzmieć do końca. Tam na streamie jest Armored Core 6 jest na samym początku i na końcu mówię o konkursie, bo do wygrania jest Armored Core 6 wersja wersja preorderowa. Tam jest za mną w folijce. Także jeżeli ktoś chce wygrać Jasne, wersję na PlayStation 5, to obejrzyjcie kawałeczek streama i zobaczycie, co trzeba zrobić, żeby wygrać. I Irysławie, co u ciebie gorącego? Dobrze. U mnie w tym tygodniu przede wszystkim jest impreza w moim mieście, w Brzegu, Retrosfera, już piąta edycja, trzydniowa impreza poświęcona. Starym komputerom, z zabawie, będzie, będą koncerty, prelekcje, będą stare komputery od lat 70. Do, no, do czasów obecnych to już nie stare, ale, ale będzie można dotknąć, zagrać na wszystkim w zasadzie, co, co wyszło i co było dostępne. Ja tam jestem powiedzmy małym trybikiem wśród organizatorów i będę też pewnie cały czas się kręcić podczas tego. Dodatkowo nagraliśmy podcast o muzyce z Final Fantasy między innymi z Marcinem Giełzakiem, waszym ulubionym, więc będę go montować i prawdopodobnie on się pojawi w przyszłym tygodniu, bo w tym tygodniu już nie zdążę. I to będzie podcast o tyle wyjątkowy, że nagrywaliśmy go w studiu nagraniowym i mieliśmy akompaniament pianisty, który grał te utwory wybrane do prezentacji. Na, na żywo, więc będzie można tego posłuchać. No a z, jeśli chodzi o transmisję, to zostałem namówiony, żeby sprawdzić przebój ostatnio Action RPG, czyli Last Epoch. Gra, która jest we wczesnym dostępie od kilku lat, ale z, może być poważnym konkurentem, zarówno dla Path of Exile, jak i dla Diablo 4. Dużo ciekawych mechanik. Dzisiaj grek kupiłem, zacząłem grać. Mój syn starszy, Andrzej, zachwala ją z, o, od miesięcy, żebym koniecznie w to zagrał, więc możliwe, że jutro jako totalny laikonik rozpocznę transmisję z tego tytułu, no a później to Witchfire i inne rzeczy. I dużo relacji będzie z krainy fiordów i troli, czyli będą relacje z Norwegii, kiedy 19 września tam polecę. Rysławie, jeszcze szybkie pytanie i szybka odpowiedź. Jak... Podobała ci się Planet of Lana? 10 na 10. Mówię poważnie. W pewnym to, to jest gra, która u mnie będzie na pewno w pierwszej trójce, tyle ci powiem. Pamiętasz, jak zachwalałem. Kurde, jakie to jest. Ale się cieszę. Ach, My chyba powiem będziemy ci tak, pogadać, w się pogadać. Ale w pewnym momencie no. mówiłem, widzą, że jak mi zrobią jedną rzecz, to będzie 1 na 10. Na całe szczęście nie zrobili tego, więc mają 10 na 10. Czy też, też coś byłeś coś poruszony pięknego. końcówką? Tak, tak. Nie no po prostu, ale gdyby mi z... nie chcę mówić, co się działo, ale gdyby zrobili pewną rzecz, to by mieli jedno ja do... ja bym... na 10, bo na plus na nich. O, i chyba jeszcze o tym pogadamy. Panowie, no. pięknie wam dziękuję. Wszystkich, którzy są jeszcze teraz z nami, zapraszam już teraz. Na drugi kanał bez życia link macie przypięty tam. Na pierwszy taki właściwie trochę testowy format, który nazwałem reakcja, analiza, dyskusja, będziemy sobie analizowali zwiastuny i materiały z dwóch nadchodzących Souls -like czyli Lies of P i Lords of the Fallen, a potem będziemy sobie trochę o tym dyskutowali. Więc zapraszam Was bardzo gorąco, jeżeli chcecie kontynuować te wątki, które dzisiaj troszeczkę zostały podjęte, bo już mówiliśmy o Lies of Pi, a tymczasem dziękuję pięknie wszystkim, którzy do nas dołączyli dzisiaj i spędzili z nami te dwie i pół godziny. Ja, jak zawsze, panowie, zdejmuję czapkę tutaj i dziękuję Wam pięknie za Wspaniałe towarzystwo. Dzięki wielkie. Pa, pa.